Witam Państwa serdecznie, bardzo mi miło zaprosić na webinarium pod tytułem Opłata od zużycia wody za gospodarkę odpadami komunalnymi. Powtórzę, opłata od zużycia wody za gospodarkę odpadami komunalnymi, wyzwania i szanse dla jednostek samorządu terytorialnego. I proszę o słowo wstępne, o przywitanie w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pana rektora, profesora... Pana profesora... Piotra Wachowiaka. Opłata od zużycia wody za gospodarkę odpadami komunalnymi, wyzwania i szanse dla jednostek samorządu terytorialnego. I proszę o słowo wstępne, o przywitanie w imieniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pana rektora, profesora... Pana profesora... Piotra Wachowiaka. Panie rektorze, proszę uprzejmie. Panie rektorze, proszę uprzejmie. Panie rektorze, nie słyszymy nic. Panie rektorze, nie słyszymy nic. Prosimy o odmiutowanie, jeśli można. Przepraszam, do mnie była uwaga, tak? Bo nie zorientowałem się, przepraszam mocno. Jestem. Tak, Michał. No ja was w ogóle nie słyszę. W ogóle was są... Nie, w ogóle nie. Teraz słyszymy pana rektora bardzo dobrze. A teraz Bryszka. Tak. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że witam Państwa w murach SGH, no ale z wiadomych przyczyn nie możemy się osobiście spotkać, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tej pięknej auli głównej, w której widzimy panią dziekan i pana profesora. Bardzo mi miło powitać szczególnie gości zewnętrznych, szczególnie pana prezydenta, pana burmistrza, pana wójta, panów dyrektorów, pani dyrektor. Myślę, proszę państwa, że to webinarium jest bardzo ważne, a mianowicie bardzo ważne w ogóle z punktu widzenia każdego z nas, bo każdy z nas żyje w gminie. Każdy z nas dokonuje opłaty za zużycie wody, a szczególnie to jest na pewno obciążenie duże dla samorządów terytorialnych. Sam pracowałem w samorządzie terytorialnym, miałem taką przygodę i wiem, jakie to jest problematycznie. Szczególnie dlatego też Państwa bardzo serdecznie witam, szczególnie moje koleżanki i kolegów po fachu. Proszę Państwa, nie chcę przedłużać mojego wystąpienia. Chcę Państwu życzyć jak najwięcej satysfakcji
z tego webinarium. Sam jestem ciekaw Państwa wniosku. Bardzo dobrze, że organizujemy takie spotkania na styku praktyki z teorią, no bo takie spotkania zawsze dają dużo, wiele i dla teoretyków, i dla praktyków, a szczególnie, że partnerem merytorycznym webinarium jest Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności imienia profesora Krzysztofa Żmijewskiego. A więc tutaj mamy kilka zacnych stron, a więc na pewno, proszę Państwa, to seminarium będzie udane i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Przy okazji dużo zdrowia, bo to wiadomo, że w tym okresie to zdrowie jest najważniejsze. No i ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym, dużo zdrowia na święta, spokoju przede wszystkim i odpoczynku. I oddaję głos, proszę Państwa, do auli spadochronowej, naszej auli głównej, przepraszam, naszej uczelni, gdzie jest pani dziekan i pan profesor. Bardzo serdecznie dziękuję panu rektorowi i teraz poproszę o głos panią dziekan, panią profesor, która jest dziekanem naszego kolegium, kolegium zarządzania i finansów, pani profesor Joannę Wilgórską-Leszczyńską. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Miło mi państwa wszystkich powitać na tym właśnie seminarium, które dotyczy tak ważnego zagadnienia, zagadnienia opłaty związanej z odpadami komunalnymi, które każdy z nas tworzy. Mając na uwadze, proszę państwa, to, że przepisy prawa w tym zakresie obowiązujące nie pozwalają na to, żeby uzależnić wysokość opłaty za odpady od ilości, ile ich produkujemy, a każdy z nas ich produkuje, bo każdy z nas zużywa jakieś składniki, które właśnie te odpady tworzą. W związku z tym stajemy tak naprawdę, i ja mam nadzieję, że w trakcie tego naszego dzisiejszego seminarium, które zostało zorganizowane przez Katedrę Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, uzyskamy odpowiedzi na te nurtujące nas wszystkich pytania, bo stajemy przed takimi oto pytaniami. Która metoda jest najbardziej właściwa z punktu widzenia efektywności naliczania, pobierania, rozliczania i gospodarowania odpadami? W jaki sposób powinna być kalkulowana opłata za odbiór, transport, składowanie, magazynowanie odpadów, ale także ich recykling? Czy ustalona opłata jest opłatą sprawiedliwą? Bo to także jest pytanie, które zadaje sobie wiele osób. Jaki wpływ mają poszczególni mieszkańcy na to, co podlega recyklingowi? Czy sprawdza się segregacja śmieci, w tym tworzenie nowych frakcji, szczególnie w odniesieniu do kosztów odbioru tychże odpadów? Ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, wszyscy je tworzymy, ich ilość w pewnym stopniu jest oczywiście zależna od nas, ale w pewnym stopniu jest zależna od producentów opakowań, dóbr przez nas wykorzystywanych i zużywanych. Ale także, czy możemy mieć wpływ na to, w co jest pakowany dany produkt, ile ma warstw, czy jest to opakowanie wielokrotnego użytku, czy jednorazowe. Właśnie teraz, w czasie pandemii, warto zastanowić się nad tym, w jakim stopniu praca zdalna spowodowała, że koszty jej wykonania zostały przeniesione na pracowników i ich domowe budżety. Koszty dodatkowego zużycia energii, wody, opłaty za internet, ale także czy nie produkujemy w gospodarstwie domowym więcej odpadów niż przed pandemią? W części także tych, które wynikają z wymogów sanitarnych, które są określone nam z góry. Jakie rozwiązanie powinno być wybrane, aby było sprawiedliwe i najbardziej efektywne? Tak wiele pytań stoi przed nami. Ja mam nadzieję, że w trakcie tego seminarium te różne wątpliwości zostaną rozwiane
będą przybliżone i będą tymi, które pozwolą nam wszystkim uzyskać informację najbardziej rzetelną od osób, które się tym zajmują. Czyli każdy z Państwa tutaj zaproszonych prelegentów przez pana profesora Zbigniewa Grzymałę. Bardzo życzę Państwu wszystkim, żeby udało zrealizować się te cele, które zostały postawione przed naszym dzisiejszym seminarium. I oczekuję w tej chwili właśnie dalszych intensywnych pytań i Państwa wypowiedzi. I również tutaj przekazuję głos panu profesorowi Zbigniewowi Grzymale, kierownikowi Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Bardzo proszę, panie profesorze. Bardzo dziękuję pani dziekan. Proszę Państwa, teraz w dalszej kolejności chciałbym tutaj o zabranie głosu poprosić również pana wiceprezydenta Warszawy, pana Michała Olszewskiego, ale nie wiem, czy mamy z nim połączenie. Warszawa stoi w przededniu, znaczy ma zamiar przyjąć właśnie tę opłatę od wody. Jest jakby no, tuż przed przyjęciem tego rozwiązania i dlatego też chciałbym tutaj poprosić pana wiceprezydenta, jeśli jest, o parę słów wstępu na ten temat. Jeżeli pana prezydenta nie ma, to być może się później podłączy, to później jakby poproszę pana prezydenta o głos. Także chwilka właśnie takiej uwagi. Chyba pana prezydenta nie ma jeszcze. Ja sobie tylko pozwolę tutaj wspomnieć, że inicjatorem w ogóle tego naszego spotkania też jest doktorant Szkoły Głównej Handlowej, pan Edwin Górnicki, który także będzie jeden z prelegentów. Prowadzimy u nas studia podyplomowe dotyczące właśnie zarządzania gospodarką odpadami. I to właśnie dzięki temu no, możemy też zajmować się szerzej tą właśnie problematyką. Jeżeli nie ma nadal pana prezydenta, to w takim razie bym poprosił może o, no powiedzmy już taką merytoryczną wypowiedź pana dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej ze Szczecina, pana Pawła Adamczyka, na temat doświadczenia miasta Szczecina w zarządzaniu GOG przy pomocy opłaty od zużycia wody. Ja tylko tutaj dodam, przepraszam, panie Pawle, Pan prezydent nam tutaj już jest na łączach, pan prezydent Warszawy, wiem, że ma dość dużo obowiązków, bo zastępuje prezydenta miasta w wielu aspektach, dlatego no, też jesteśmy bardzo zobowiązani, wdzięczni, że nam poświęcił tę chwilkę i się tutaj włączył. Panie prezydencie, proszę bardzo. No, chwilowo jeszcze czekamy. Panie prezydencie, prosimy o włączenie kamery, jeśli można, bo tutaj nie widzimy pana, panie prezydencie. O, już mamy kontakt. A już właśnie jesteśmy blisko. Panie prezydencie, tu jeszcze można prosić, bo nam wizja uciekła, dobrze, oczywiście. Ja chciałem, panie rektorze, na pana ręce i na ręce pani dziekan bardzo podziękować za zorganizowanie tego seminarium, bo oczywiście temat odpadów tak się gorąco nie jest. Niestety nie słyszymy nic, panie prezydencie, nie słyszymy. Jeżeli można tutaj podłączyć bardziej fonię jeszcze, tak? I wizję, i fonię. O, jest już, o, pan prezydent jest widoczny. Ale słabo słyszymy, panie prezydencie. Widzimy pana prezydenta, ale nie słyszymy. W ogóle mnie nie słychać? Nie, panie prezydencie, mamy. Nie słyszą pana, tylko na auli. Cała reszta słyszy pana prezydenta. Także panie prezydencie, niech pan mówi, może pan profesor zdąży się zorientować, że jest. Panie prezydencie, niech pan mówi, bo wszyscy dobra. Pana słyszą. Dobra, to już mówię. Ja wyłączę kamerę, proszę mi wybaczyć. Dobrze. Szanowni Państwo, więc ja panie rektor, na ręce pana rektora, pani dziekan, chciałem bardzo podziękować za zorganizowanie tego seminarium. Jest tak rzeczywiście, że temat odpadów jest bardzo gorący i z wielu względów, tak? W sensie oczywiście
Nie tylko ze względu na to, że mamy dość skomplikowaną sytuację na rynku gospodarki odpadami, która wynika z tego, że drastycznie wzrósł nam koszt gospodarki odpadami w skali kraju. Myśmy porównali sprawozdania finansowe gmin z lat 2015-2020, z których wynika, że koszt gospodarki odpadami wzrósł o 5 miliardów złotych, z 4 miliardów do ponad 9 miliardów złotych w roku ubiegłym. Jest to efekt oczywiście wielu zmian w przepisach, ale też sytuacji na rynku, która wynika z kwestii dostępności instalacji, z kwestii jakby tego, w jaki sposób wygląda dzisiaj wtórny odzysk surowców itd., itd. Więc wiele gmin upatrywało szansy w nowelizacji z roku 2019, która to nowelizacja była skierowana na to, żeby ułatwić możliwość stosowania metody tak zwanej wodnej. Tutaj niezwykle istotne było to, że do roku 2019 było bardzo sztywne orzecznictwo w sprawie stosowania tej metody i to na pewno bardzo, bardzo też jesteśmy ciekawi komentarzy kolegów ze Szczecina, którzy tę metodę wdrożyli wcześniej, czyli na mocy jeszcze przepisów sprzed roku 2019. Ale co bardzo istotne, metoda wodna w opinii wielu ekspertów, ale też samych przedstawicieli ministerstwa obecnego, Ministerstwa Klimatu, jest metodą tą właśnie najbardziej sprawiedliwą, bo oczywiście z tych dostępnych, tak? No bo nie tykamy kwestii metody od ilości produkowanych odpadów, która z wielu względów i żeby było jasne, jakby my również jakby to rozumiemy jako samorządowcy, nie jest dzisiaj w Polsce możliwa do stosowania. Warszawa zdecydowała się faktycznie na przyjęcie metody wodnej i była to decyzja, która miała konsensus u nas polityczny w Radzie Miasta. Oczywiście rozbiło się tylko i wyłącznie o kwestię wysokości tej metody, czy wysokości tej stawki. My pierwotnie mieliśmy proponować stawkę o wiele niższą i tu obecny chociażby pan Marek Goleń, który pomagał nam tworzyć poprzednią wersję uchwały, pamięta wyliczenia, według których ta stawka miała być o wiele niższa niż ta, którą dzisiaj zaproponowaliśmy, ale niestety do tej wyższej stawki zmusiła nas sytuacja, która nastąpiła w roku 2020 po otwarciu przetargu na zagospodarowanie odpadów. Ja ze swojej strony mogę tylko przedstawić jeszcze swoich współpracowników, pana dyrektora Pawła Lachowicza, pana dyrektora Piotra Szkatolnika, który jest zastępcą odpowiedzialnym za wprowadzenie tej metody, w sensie jest prawnikiem i też osobą, która odpowiadała za tą, bo można powiedzieć, część redakcyjną tego przepisu, czy była, nadzorowała to przygotowanie, więc na pewno ze swojej strony jesteśmy gotowi podzielić się swoimi doświadczeniami, bo mieliśmy oczywiście bardzo wiele wątpliwości przy wdrażaniu tej metody, bo jak to w życiu, metoda jest może i ta najbardziej sprawiedliwa, ale nie jest doskonała. I widzimy to po ilości komentarzy, które dzisiaj do nas spływają od mieszkańców Warszawy, którzy nie wszyscy są zadowoleni oczywiście z tego, że ta metoda jest przyjęta, nie wszyscy są też zadowoleni oczywiście z wysokości stawki, która jest zaproponowana. Jest z nami też z naszej strony pani dyrektor Jagoda Miszewska, która jest również zastępcą dyrektora w tym Biurze Gospodarki Odpadami i odpowiada za działania informacyjne i komunikacyjne, między innymi w kwestii odpadów. I tu też chętnie podzielimy się swoimi spostrzeżeniami, czy też chętnie posłuchamy tego najważniejszego aspektu, czyli jak mieszkańców przekonać do tego, że ta metoda jest tą metodą najkorzystniejszą z perspektywy gospodarki odpadami. Ja ze swojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę mi wybaczyć tę nagłą nieobecność, którą ja sygnalizowałem dwa dni temu, ale tak jak powiedziałem, pan prezydent jest cały czas na zwolnieniu lekarskim i z tego powodu mam gdzieś tam zwiększoną ilość obowiązków i muszę się przemieszczać teraz na spotkanie, które, tak powiem, mam w jego imieniu. Dziękuję bardzo ze swojej strony w takim razie i życzę Państwu owocnych obrad. Bardzo serdecznie dziękuję panie prezydencie. Jesteśmy bardzo zobowiązani, że panie prezydencie poświęcił nam tę chwilkę chociaż. Także tak chciałem usprawiedliwić, że były problemy techniczne i albo mamy wizję, albo mamy fonię. To było do wyboru, więc żeśmy wybrali ostatecznie tę wersję, żeby usłyszeć pana prezydenta. Także ta opłata od wody jest coraz bardziej popularna z uwagi właśnie na problemy z deklaracjami osób, które zamieszkują gospodarstwo domowe. Są rozbieżności pomiędzy faktyczną liczbą osób, która w niektórych miastach czy tam w niektórych gospodarstwach domowych oficjalnie przebywa, a deklaracjami. To wynika tam z naszego charakteru jako Polaków, ale także być może z tym, że nie każdy zawsze ma czas te deklaracje zmieniać.
Dlatego uważa się, że ta forma, ta metoda od wody wydaje się taka bardziej, że tak powiem, praktyczna, ale są oczywiście zdania podzielone. Teraz chciałbym oddać głos wspomnianego wcześniej właśnie panu dyrektorowi Pawłowi Adamczykowi. Po panu Pawle by oczywiście później sprawy gospodarki odpadami przybliżył pan dyrektor Piotr Szkatulnik, na scenie pan Edwin Górnicki. Wspominany by też, prawda, tutaj przedstawił swoje rzeczy. Następnie pan wójt Marcin Kania na temat doświadczeń Lesznowoli by wspomniał. Następnie pan Andrzej Szczechmiński, burmistrz miasta Łeby, by też o właśnie doświadczeniach gminy turystycznej nam wspomniał. Następnie po panu burmistrzu by pan prezes Gdańskich Usług Komunalnych powiedział, pan Janusz Kupcewicz-Foch, o doświadczeniach Sopotu i Gdańska na ten temat. Następnie po panu Januszu, tutaj by powiedzmy to także wystąpienie nam zaprezentował swoje pan Marek Goleń, pan doktor Marek Goleń, reprezentujący Instytut Ochrony Środowiska. Przybliży nam by te kwestie, a zakończyłoby nasze wystąpienie, zakończyłaby wypowiedź pana prezesa Tomasza Ucińskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zapraszam pana dyrektora Pawła Adamczyka. Proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Chyba w tej formule to takie tradycyjne pytanie na początku, czy mnie słychać. Jeżeli tak, to pozwolę sobie rozpocząć swoją prezentację. Zanim jednak to zrobię, chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest mi niezwykle przyjemnie gościć w tak zacnym gronie. I mam nadzieję, że doświadczenia Szczecina, którymi podzielę się z Państwem za chwilę, będą chociaż trochę przydatne w tej trudnej materii, z którą jako samorządy od 2013 roku, a de facto już biorąc pod uwagę okres przygotowawczy od 2011, borykamy się. I myślę, że tak naprawdę to słowo borykamy się jest takim słowem użytym w trybie teraźniejszym i niestety chyba w najbliższym okresie kilku lat będziemy mieli tych trudności związanych z funkcjonowaniem systemów gospodarowania odpadami w poszczególnych gminach niemało. Spróbuję uruchomić prezentację i tylko chciałbym uzyskać potwierdzenie, że jest dla Państwa widoczna. Czy jest prezentacja? Wszystko dobrze widzimy. Bardzo dziękuję. Okej. Okay. Pozwoliłem sobie troszeczkę tak prowokacyjnie rozpocząć od pewnego cytatu, który kilka lat temu zafunkcjonował wówczas jeszcze z ust jednego z wiceministrów środowiska. Dzisiaj ministerstwo zmieniło swoją nazwę, ale pewne diagnozy stawiane przez ministerstwo są niezmienne. Mianowicie kilka lat temu pojawiła się taka informacja, kiedy zaczęły się pewne zmiany, a w zasadzie już później one nabrały znamiona fal podwyżek. Wówczas jeden z wiceministrów powiedział w jednym z wywiadów, że właściwe segregowanie odpadów pozwoli na dofinansowanie systemu gminnego środkami ze sprzedaży czystych frakcji materiałowych do firm zajmujących się recyklingiem. Pana ministra Mazurka już od jakiegoś czasu z nami nie ma, ale podobnie nie ma potwierdzenia ta teza, którą był wówczas skłonny postawić. Tak naprawdę pewne problemy, które wówczas zaczęły pojawiać się, a później nabrzmiewały, są aktualne do dzisiaj i między innymi szukamy rozwiązań dla tych problemów. One mają również aspekt ekonomiczny, finansowy w postaci dyskusji, którą prowadzi się w samorządach na temat metody związanej z naliczeniem opłaty dla poszczególnych właścicieli nieruchomości. Ta metoda budzi określone emocje, bo wiadomo, że te opłaty są coraz wyższe. W 2012 roku w Szczecinie, kiedy zastanawialiśmy się na bazie ówczesnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, jaką metodę wybrać spośród wówczas trzech dostępnych metod, przeprowadziliśmy również konsultacje społeczne poprzedzone wnikliwą analizą i rozpatrywaniem argumentów za i przeciw dla poszczególnych metod. Wówczas mieszkańcy Szczecina w sposób większościowy wypowiedzieli się za tym, aby tą metodą
naliczenie opłaty była metoda uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Na drugim miejscu była woda i na trzecim powierzchnia. I wówczas podjęliśmy pierwszą trudną decyzję, to było jeszcze w przededniu właściwie wejścia w życie gminy miasto Szczecin jako tego, który odpowiada za organizację i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, że wbrew woli większości, jako tą metodę dedykowaną dla większej części mieszkańców Szczecina, wybraliśmy wodę. Była to decyzja jednocześnie bardzo trudna, a z drugiej strony bardzo przemyślana. Poprzedzało ją szczegółowe przeanalizowanie zużycia wody na terenie Szczecina w nieruchomościach zamieszkałych, a takie nieruchomości przyjęliśmy do systemu, wykluczyliśmy nieruchomości niezamieszkałe, pewna stabilność tej metody i jednocześnie odzwierciedlenie faktu zamieszkiwania na nieruchomości. Wówczas były też argumenty przeciwne, chociażby tak zwana problematyka wody bezpowrotnie zużytej, czy też wody ogrodowej, jak to definiowano. I biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, podjęliśmy wtedy tą decyzję i tak naprawdę woda towarzyszy nam właściwie już jako podstawowa metoda od 2013 roku niezmiennie. Pan prezydent Michał Olszewski przed chwilą powiedział o tej gorącej temperaturze, która jest wokół gminnych systemów gospodarowania odpadami i tak naprawdę wszystkie gminy borykają się z wieloma podobnymi skutkami pewnej sytuacji wytworzonej w ostatnim okresie. Ja pozwoliłem sobie tylko w kilku punktach zdefiniować te przyczyny, a chcę o nich powiedzieć dlatego, że tak naprawdę nie dyskutowalibyśmy prawdopodobnie o jednej, drugiej czy trzeciej metodzie, gdyby nie tak drastyczny wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Celowo te przyczyny przeze mnie nie zostały ułożone jakoś hierarchicznie, nie są enumeratywnie policzone jako pierwsza, druga, trzecia, najważniejsza, tylko po prostu tworzą pewien całokształt, dają pewien obraz i pewnie nie są to wszystkie. Mówimy o przede wszystkim takiej sytuacji, w której mamy nadprodukcję na rynku odpadów i dotyczy to zarówno Polski, jak i Europy. W szczególności mówimy o nadprodukcji w kontekście niewystarczającej ilości instalacji, które są w stanie zagospodarować odpady, szczególnie te odpady gromadzone selektywnie, a to jest ten element, który od 2013 roku towarzyszy wszystkim działaniom związanym z prowadzeniem gospodarki odpadami. Nieustające zmiany prawa krajowego. Kiedyś jeden z prezesów spółek komunalnych w naszym mieście powiedział, że jeżeli słyszy o kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, to się boi. Boi się, że ona na pewno nie będzie przynosiła rozwiązań, natomiast przyniesie dodatkowe problemy i skomplikowanie systemu. I muszę przyznać, że po kilku latach, w których odpowiadam w Szczecinie za cały ten system, jest w takim twierdzeniu sporo racji i zarówno te zmiany, które czasem są szykowane zupełnie ad hoc na bazie pewnych zdarzeń, które dzieją się, tak jak mieliśmy rok, w którym pożary składowisk wywołały nowelizację nakładającą nowe obowiązki na te podmioty, które prowadzą działalność, a te obowiązki nałożyły koszty. Kolejne wymagania nakładane na właścicieli nieruchomości związane właśnie z tym elementem selektywnej zbiórki spowodowały, że od 2013 roku do dnia dzisiejszego przeszliśmy pewien proces, w którym dzisiaj już po wejściu jeszcze obowiązkowej zbiórki odpadów biodegradowalnych jesteśmy tak naprawdę już bardzo rozbudowanym systemem i to też generuje wzrost kosztów, bo logistyka oprócz samego zagospodarowania ma coraz większy udział w kosztach związanych z funkcjonowaniem systemu.
Kolejne elementy to są takie przykłady dobrych intencji, niekoniecznie dobrego wdrożenia, czyli baza danych odpadowych, czyli narzędzie, które ma nam uszczelnić systemy, natomiast jego sposób wdrożenia powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób i to, co jest związane w sposób naturalny z przejściem z dokumentów papierowych na elektroniczne, powinno umożliwiać redukcję chociażby zatrudnienia osób tym się zajmujących, a de facto z informacji, które my mamy od podmiotów współpracujących z gminą miasto Szczecin, skutek jest dokładnie odwrotny, czyli zatrudnienie dodatkowych osób, które próbują w ramach bazy danych odpadowych działać. Oczywiście pamiętamy o tym, jak zmienia się też wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i jak ten przyrost również rzutuje na wysokości cen, jakie otrzymujemy zamawiając te usługi, ale również bezpośrednio wpływa na koszty funkcjonowania systemu. Tematem rzeka i myślę, że on wróci do nas, bo również miał swoje odzwierciedlenie w wypowiedzi tej wstępnej pani dziekan, jest problem rozszerzonej odpowiedzialności producentów i czegoś, co jest związane z zupełnie rozregulowanym dzisiaj fragmentem rynku, kiedy to producent tak naprawdę wprowadzający na rynek towar w opakowaniu ponosi zdecydowanie mniejsze koszty niż mieszkaniec, który te opakowania selektywnie gromadzi, przekazuje je później do właściwych pojemników. Gmina odpowiada za ich zagospodarowanie i te koszty tak naprawdę dzisiaj w zasadniczej części są przypisane do mieszkańców. Nie są powiązane w taki sposób, w jaki należałoby je powiązać z producentami. A gdyby były to konsumpcja większa, oznaczałaby większe koszty i mielibyśmy jedną z odpowiedzi na pytanie, gdzie szukać właściwych elementów, właściwych wag dla przypisania kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami dla poszczególnych mieszkańców. Efekt również obserwowany, przynajmniej z naszego punktu widzenia bardzo widoczny, to jest sytuacja, w której za odpady gromadzone selektywnie płacimy zdecydowanie więcej za ich odbiór i zagospodarowanie niż za odpady resztkowe czy zmieszane jeszcze w poprzedniej nomenklaturze. Szczecin dysponuje własną instalacją, własną spalarnią, która zabezpiecza zarówno nasze miasto, jak i gminy ościenne w zakresie zagospodarowania odpadów zmieszanych. Natomiast to jest tylko część systemu. Zgodnie jakby z zadaniami stawianymi przez gminy, to jest tam już coraz mniejsza część w systemie, bo kilka lat temu tak naprawdę mogliśmy to definiować, że to jest blisko 90% odpadów odbieranych z nieruchomości w pierwszym, drugim roku, kiedy rozpoczęliśmy i przejęliśmy odpowiedzialność za prowadzenie gospodarki odpadami, a dzisiaj tak naprawdę zbliżamy się do poziomu 70%, czyli już 30% wagowo odpadów jest odebranych i zagospodarowanych selektywnie. I taki element, który pokazuje pewien lapsus legislacyjny, czyli obniżenie maksymalnej stawki dla niezamieszkałych nieruchomości. W Szczecinie to są tylko wyjątkowe nieruchomości, dlatego że my nie wzięliśmy do systemu wszystkich nieruchomości niezamieszkałych, kiedy ta wartość określona jako maksymalna w żaden sposób nie odpowiada wartości rynkowej usług i tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której mieszkańcy i ci, którzy wnoszą opłaty dla części zamieszkałych, finansują tak naprawdę odbiór odpadów i koszty ich zagospodarowania z nieruchomości niezamieszkałych i myślę, że każdy samorządowiec, który zajmuje się tą problematyką, wie o czym w tej chwili powiedziałem. To, co pojawiło się jako praprzyczyna i również w tym słowie wstępnym pana prezydenta Olszewskiego, to jest ten stały wzrost opłat. My po okresie pierwszych 4 lat funkcjonowania w systemu, kiedy udawało nam się opłaty mieć na właściwie niezmiennym poziomie, począwszy od 2018 roku, zaczęliśmy obserwować sytuację, w którym zbilansowanie przychodów i kosztów systemu musi być związane ze wzrostem opłat. Pomimo tego, że staramy się gospodarować efektywnie, zarówno rok 2019, jak i rok 2020, jak i rok 2021, to są kolejne lata, w których stawka sukcesywnie rośnie.
My dla tego naszego podstawowego podziału ostatnie zmiany dokonaliśmy ze skutkiem na dzień od 1 stycznia i te stawki są na dzisiaj określone na poziomie 8 zł 80 groszy za metr sześcienny zużytej wody i to tak naprawdę dotyczy przeszło 80% mieszkańców Szczecina, taka wysokość opłaty, a z drugiej strony 99 zł i 90 groszy od gospodarstwa domowego w przypadku zabudowy jednorodzinnej i ryczałtu określonego dla tej wysokości. Przywołałem te stawki w latach, w roku 2020, widać, że ten wzrost jest, a każdy wzrost powoduje niezadowolenie mieszkańców, bo zderza się z takim przekonaniem mieszkańców, że oni swoją pracę wykonują, dokonując selektywnej zbiórki odpadów, a w zamian za to otrzymują coraz wyższe rachunki za to, co jest związane z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci. I ta kolizja tych dwóch informacji jest zdecydowanie takim podstawowym problemem na styku gmina i mieszkańcy gminy. Samorząd musi sobie z tym radzić, samorząd jest zobligowany do tego, żeby system bilansować, a decyzje o ewentualnym dofinansowaniu systemu odbywają się kosztem innych działań samorządu. Jest to działanie, przynajmniej w Szczecinie, które przyjęliśmy jako działanie zdecydowanie niewskazane. Pokrótce tak naprawdę pokazuję też tutaj sytuację, jak rozkładają się te nasze koszty. Blisko 100 milionów to jest zaplanowany na rok 2021 koszt odbioru i zagospodarowania odpadów. Informacyjnie podam, że łącznie w systemie odbieramy około 127 tysięcy ton odpadów. Jest to wartość, która w ostatnim roku, w roku pandemii, wzrosła około 3 tysiące. Pocieszające, chociaż z punktu widzenia ekonomicznego na pewno nie, jest to, że coraz większy udział w tej masie odbieranych odpadów mają odpady selektywne i ten progres jest bardzo, bardzo widoczny, a pewien skok nastąpił w roku ubiegłym. To są efekty między innymi pandemii i zmiany też zachowań konsumenckich związanych chociażby z upowszechnieniem zakupów przez internet. I teraz już jakby ta część właściwa, czyli opłata. Nasza aktualna uchwała, którą przyjęliśmy w listopadzie ubiegłego roku, stanowi o tym, że w zabudowie jednorodzinnej, w której zużycie wody nie przekracza 6 metrów sześciennych oraz we wszystkich nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej, tą metodą naliczenia opłaty jest metoda od ilości zużytej wody. Dla pozostałych nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, czyli dla tych, dla których to zużycie jest powyżej 6 metrów, jest to opłata zryczałtowana od gospodarstwa domowego. Tu pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeden aspekt, czyli 6 metrów jako ten punkt graniczny. Do 2020 roku włącznie ten nasz próg był określony na poziomie 4 metrów. To było rozwiązanie, które wdrożyliśmy w 2014 roku i było takim rozwiązaniem, które było odpowiedzią na pewne reklamacje i zgłoszenia mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, które to sygnały wskazywały na to, że oni z racji tego, że zamieszkują sami tą zabudowę, nie produkują takiej ilości odpadów, która odpowiadałaby kosztom związanym z wysokością opłaty zryczałtowanej. W związku z tym, szukając rozwiązań, wprowadziliśmy taki mechanizm jakby pośredni tą wodę również do zabudowy jednorodzinnej. To tak naprawdę w strukturze zamieszkania Szczecina określa, że ponad 80% mieszkańców Szczecina rozlicza swoje opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od ilości zużytej wody. I przy całej dyskusji, która jeszcze w 2012-2013 roku nam towarzyszyła, że premiujemy, przepraszam za kolokwialne określenie, brudasu, jest to metoda, nad którą w Szczecinie nie dyskutujemy. Nie jest dzisiaj tematem dyskusji w Szczecinie, w jaki sposób naliczamy opłatę, natomiast niezmiennym tematem, szczególnie od okresu około 3-4 lat, jest wysokość tej opłaty i myślę, że tutaj jesteśmy podobni do większości gmin w naszym kraju. To, co istotne również przy tej dyskusji, jest to, w jaki sposób tą ilość zużytej wody określamy.
dla potrzeb złożenia deklaracji i de facto wyliczenia opłaty. Przyjmujemy całą wodę zużytą na nieruchomości, czyli tak naprawdę zarówno tą wodę zużytkowaną na cele socjalno-bytowe, ale również tą wodę na cele gospodarcze czy też ogrodowe. Tak to zdefiniowaliśmy od samego początku i podtrzymujemy ten mechanizm, to jest nasza baza. Przyjmujemy również, a wiemy, że są już miasta, które stosują różne rozwiązania, że tym naszym okresem rozliczeniowym, który jest bazowym dla określenia nowej wysokości opłaty, jest okres 12 miesięcy, czyli tak naprawdę co 12 miesięcy właściciele nieruchomości, którzy rozliczają swoją opłatę od ilości zużytej wody, składają kolejne deklaracje i to jest podstawowa zasada. Natomiast takim rozwiązaniem, które pojawiło się w tej dyskusji jeszcze w 2013-2014 roku, to jest określenie tej podstawy ilości zużytej wody na bazie okresu 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. To była wówczas nasza ucieczka też od dyskusji właśnie o zużywaniu wody chociażby na cele związane z pielęgnacją zieleni na terenach nieruchomości, bo jeżeli właściciel nieruchomości wybierając dogodny dla siebie okres 6 kolejnych miesięcy może wybrać okres od października do marca, to właściwie ta woda ogrodowa nie występuje i też nie zaburza pewnego obrazu tego podstawowego zużycia wody na cele socjalno-bytowe. To, co jest też naszą nauczką, doświadczeniem, jest to, że nie pozwalamy na to, aby do tej podstawy naliczenia przyjmować do pewnego uśrednienia wartości zużycia wody z tych miesięcy, w których nieruchomość była niezamieszkała, czyli to jest też jeden z warunków, które określiliśmy. I też jakby precyzujemy w uchwale te przypadki, w których mamy do czynienia z nieruchomościami, które dopiero są zamieszkałe i tak naprawdę nie mają tej historii zużycia wody. Więc de facto wtedy mówimy o tym, że przyjmujemy sobie pewien iloczyn określony na bazie zużycia 3 metrów sześciennych przeciętnie na jednego mieszkańca. Te 3 metry to jest po prostu ilość wody zużywana w Szczecinie przez mieszkańca. Odstąpiliśmy od wartości z rozporządzeń, dlatego że były one nie do końca czytelne. Z drugiej strony Regionalna Izba Obrachunkowa nam nie zakwestionowała tego sposobu wyliczenia. Choć tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się temu, to de facto w takich przypadkach, w których ta historia dopiero jest budowana albo w których nieruchomość jest nieopomiarowana, mówimy tak naprawdę o naliczaniu tej opłaty od zadeklarowanej liczby mieszkańców, no bo do tego się sprowadza ten iloczyn. I tak jak powiedziałem przed chwilą, te nieruchomości niewyposażone w wodomierze, czyli chociażby nieruchomości z własnym poborem wody ze studni, również w taki sposób są rozliczane. Tu zwracam uwagę na jedną dość istotną rzecz, ponieważ mamy do czynienia i to doświadczenie nasze wskazuje, że część nieruchomości wykazuje też szczególnie w zabudowie jednorodzinnej, które rozliczają się od wody, to zużycie praktycznie na poziomach zerowych, pomimo tego, że są włączone do sieci, do wodociągu i teoretycznie wodę czerpią. Szczególnie uważaliśmy na to przy ostatniej noweli naszej uchwały o opłatach, dlatego że zobligowani byliśmy do wprowadzenia ulgi za posiadanie kompostownika i zdecydowaliśmy wówczas, że ta ulga będzie naliczana procentowo, a nie kwotowo. Bo gdybyśmy określili kwotowo, to zdarzyłyby nam się przypadki, w których wysokość ulgi byłaby wyższa niż wysokość opłaty, czyli de facto praktycznie moglibyśmy mieć roszczenie o zwrot, co byłoby sytuacją zupełnie kuriozalną. To, co jest zasadą też związaną już z tą naszą 8-letnią historią
korzystania z wody jako metody naliczania opłaty jest stabilność tej opłaty. Ta baza w postaci ilości zużytej wody na wszystkich nieruchomościach objętych systemem jest bardzo stabilna. W związku z tym, kiedy podchodzimy do szacowania budżetu systemu na kolejny okres, przyjmujemy tak naprawdę tą najnowszą bazę wynikającą ze złożonych deklaracji i zderzamy ją z tą stroną kosztową przewidywaną dla kolejnego roku, chociażby w oparciu o rozstrzygnięcia przetargów, i to pozwala dość precyzyjnie rozliczyć tą opłatę w taki sposób, aby określenie wysokości i sposób udziału poszczególnych właścicieli nieruchomości w tym całym systemie dawał też ten wynik, który pozwala nam pokryć wszystkie koszty, wszystkie faktury, które spływają do nas sukcesywnie. I myślę, że to jest też jedna z zalet, jak wiemy, doświadczenia tych miast, które wybrały w 2013 roku metody od ilości mieszkańców, bardzo często sprowadzały się do tego, że po prostu mieszkańcy nagle znikali nam z systemu i bliskie Szczecinowi Police, tak miasto, które liczy około 40 tysięcy mieszkańców, tą skalę ubytku mieszkańców doświadczyło w wysokości 5 tysięcy osób. No to jeżeli weźmiemy pod uwagę skutek, oznacza to mniej więcej tyle, że ta mniejsza ilość 35 tysięcy płaci za produkowane odpady przez 40 tysięcy. Woda opomiarowana jest narzędziem do tego, żeby od tego rodzaju sytuacji uciec. Z naszej strony we wszystkich rozmowach z samorządami z innych miast jesteśmy za tym, aby ta metoda spośród dostępnych oczywiście była metodą stosowaną i dzielimy się tymi doświadczeniami bardzo, bardzo chętnie. Pamiętam dyskusję z Poznaniem również w ramach Unii Metropolii Polskich i z mniejszymi miastami, które do nas bardzo często przyjeżdżały i pytały o szczegóły. Zawsze chętnie dzielimy się tymi naszymi informacjami, ale też jest to też wynik tego, co wypracowaliśmy chociażby tutaj na styku współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, która pozwala nam tego rodzaju narzędzia stosować. Z mojej strony tyle, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję panie dyrektorze. Ja tu chciałem jeszcze dodać, że istnieje możliwość zadawania pytań na czacie. Także jak takie pytania się pojawią, ja będę próbował je jakby tutaj cytować po wystąpieniu, ponieważ nie bardzo mogę przerywać w czasie wystąpienia. Dlatego, że nie jestem wtedy na fonii, więc po każdym wystąpieniu, jeśli takie pytanie się pojawi. Ja tylko mogę tutaj dodać, że dzisiaj była obrona pracy doktorskiej też związana właśnie z gospodarką odpadami pana już w zasadzie doktora Jacka Adamczaka, który tam między innymi w czasie tej obrony dyskutowaliśmy na temat właśnie kosztów gospodarki odpadami z punktu widzenia właśnie spraw związanych z recyklingiem, czyli ta sprawa właśnie opłacalności ochrony środowiska, no to jest sprawa jakby otwarta, jeszcze nie do końca rozwiązana. Nie przedłużając, prosiłbym teraz o taki reżim 15-minutowy może, nie przekraczając 20 minut. Pana dyrektora Piotra Szkatulnika z Biura Gospodarki Odpadami Miasta Warszawy. Proszę panie dyrektorze o odpowiedź, znaczy o przytoczenie wypowiedzi dotyczącej właśnie problemu wdrażania opłaty właśnie w mieście stołecznym Warszawie. Bardzo, bardzo proszę panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Też pozwolę sobie udostępnić prezentację. Czy widać prezentację na ekranie? Widać, tak. Tak. Więc tak, pokrótce postaram się nawiązać właśnie do tego, jak wyglądał proces wdrażania tej metody w Warszawie i jakie były też jego przyczyny. Tutaj mogę podziękować panu Pawłowi Adamczykowi za przedstawienie przyczyn wzrostu kosztów systemu
ponieważ z takimi również w Warszawie się spotkaliśmy. Mianowicie w Warszawie głównym powodem zmiany metody ustalenia opłaty na metody od zużycia wody były właśnie rosnące koszty systemu gospodarki odpadami. Na przestrzeni ostatnich lat, tak jak widać, te koszty z wysokości około 350 milionów rocznie poszybowały nam w zeszłym roku do ponad 700 milionów, czyli wzrosły dwukrotnie, natomiast w zeszłym roku trzykrotnie do kwoty rzędu 1 200 000 000 zł. No i to było właśnie głównie spowodowane tymi kwestiami, o których wspominał też właśnie przed chwilą pan Paweł. Przechodząc do konkretów, dochody z tytułu opłaty po podwyżce, którą w marcu 2020 roku wprowadziliśmy w Warszawie, wyniosły 740 milionów. W porównaniu do kosztów, które wyniosły 1 200 000 000 zł, spowodowało to powstanie luki w budżecie na poziomie ponad 500 milionów złotych, którą z uwagi właśnie na konieczność pokrywania kosztów systemu opłatami z opłat będziemy próbowali pokryć zmienioną metodą właśnie z tytułu zużycia wody. Szacujemy, że po wprowadzeniu tej metody teraz od 1 kwietnia tego roku do budżetu wpłynie kwota około 1 000 000 000 zł, co i tak może nie pozwolić na pokrycie kosztów systemu, które szacujemy w tym roku również na poziomie około 1 200 000 000 zł. Natomiast mamy takie optymistyczne sygnały, że koszty zagospodarowania odpadów pomału spadają. Przynajmniej w tym roku mamy taki sygnał, że już są trochę niższe, więc być może uda się również obniżyć te koszty i w większym stopniu zbilansować budżet. W Warszawie 97% kosztów systemu to jest koszt odbioru i zagospodarowania odpadów. To jest ponad 1 200 000 000 zł szacujemy w tym roku. I założenie przyjęte na początku roku jest takie, że powstanie niedobór w systemie na kwotę około 200 milionów złotych. Dlaczego w Warszawie zdecydowaliśmy się na metodę odrzucia wody? Rozważaliśmy, w szczególności przyjęliśmy tutaj warianty w porównaniu do liczby osób, tak, powierzchni. Taka metoda od powierzchni była proponowana Radzie Miasta Stołecznego w Warszawie w zeszłym roku. Jednak tak jak wspomniał na początku pan prezydent Olszewski, konsensus w Radzie był taki, żeby przyjąć metodę odzużycia wody. Natomiast z uwagi właśnie na te koszty, które miasto jest zobowiązane ponosić, nie mogliśmy przyjąć niższej stawki niż ta maksymalna 12,73. Tak jak widać tutaj na tym slajdzie, tak naprawdę koszt zużycia wody jest najwyższy, najbardziej dotkliwy głównie dla gospodarstw domowych dużych, tak, wieloosobowych. Dzięki wprowadzeniu tej metody szacujemy, że te gospodarstwa jednoosobowe, dwuosobowe zapłacą trochę mniej. Tutaj jest przyjęte założenie, że średnie zużycie wody w tych budynkach będzie wynosić około 3,5 m sześciennego na osobę, co pokazuje, że te koszty są powiedzmy porównywalne ze stawką od liczby mieszkańców, która wynosi 36 zł maksymalna jeszcze w zeszłym roku. Tutaj też tak bardziej obrazowo pokazujemy, tak, że ta stawka ryczałtowa wynosząca około 100 zł pozwala tym mniejsze gospodarstwa no, niestety krzywdzi, tak, tym, że byłyby te opłaty wyższe niż stawka od osoby. Natomiast ta niebieska linia pokazuje, że metoda odzużycia wody jest no, najbardziej efektywna i stąd też głównie została wybrana w Warszawie jako pozwalająca na zapewnienie jak najwyższych przychodów z uwagi na bardzo wysokie koszty odbioru i zagospodarowania przede wszystkim odpadów. Również, tak jak tutaj pan Paweł wspomniał, w Szczecinie dokonywaliśmy analizy, która z metod może się okazać najskuteczniejsza, najlepsza. Według naszych tutaj ocen wynikło, że metoda od wody pozwala na jak największą stabilność i wysokość właśnie przychodu. Miała się też wiązać z dużą akceptowalnością społeczną, o czym jeszcze będzie mowa później.
pozwala na w dużym stopniu zweryfikować, tak, jaka jest wysokość i właściwa wysokość tej opłaty z uwagi na możliwość analizy faktur za zużycie wody. I przede wszystkim no, porównywaliśmy to z metodą liczby osób, która jest w naszym porównaniu no, najmniej korzystna i najwięcej problemów mogłaby sprawiać. I też borykaliśmy się z problemami tego rodzaju jeszcze przed 2020 rokiem, kiedy w Warszawie obowiązywała stawka opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, gdzie te opłaty po prostu były najzwyczajniej zaniżane przez część właścicieli lokali. Tak jak wspomniałem, tak? No przyczynami tak? Dla wprowadzenia metody od zużycia wody była właśnie wysokość i stabilność dochodu, możliwość weryfikacji tej opłaty w zależności od ilości wytwarzanych odpadów. Czyli teoretycznie liczba mieszkańców jest przełożeniem na ilość zużytej wody i pozwala to też w dużym stopniu na uniezależnienie się od doświadczeń mieszkańców co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. I tak jak wspomniałem, no, metoda miała być akceptowalna społecznie i nie powodować tutaj jakichś problemów właśnie z uwagi na to, że każdy mieszkaniec powinien mieć wpływ na to, ile tej opłaty będzie ponosił. W Warszawie przyjęliśmy stawkę opłaty wynoszącą 12,73 zł za metr sześcienny. Przyjęliśmy również okres rozliczeniowy wynoszący 6 miesięcy, wybrany z ostatnich 12 miesięcy. I odmiennie niż w Szczecinie przyjęliśmy również możliwość odliczenia wody bezpowrotnie zużytej dla nieruchomości niewyposażonych w wodomierz główny lub niepodłączonych do sieci wodociągowej. Przyjęliśmy normę zużycia wody wynoszącą 4 metry sześcienne. Została ona obliczona w oparciu o dane z GUS dla zużycia wody w Warszawie. I konsekwencją tak naprawdę wyboru tej metody okazało się, że wystąpiło przede wszystkim bardzo duże niezrozumienie co do charakteru tej opłaty. I to też spowodowało błędną interpretację zapisów. Sprzeciw wspólnot mieszkaniowych nastąpił również z uwagi właśnie na konieczność prowadzenia rozliczeń z mieszkańcami, wysokość tych opłat, które mieszkańcy mieliby ponosić. Już tak pewnie bardziej pod kątem samej Warszawy bardzo wiele zróżnicowanej sytuacji faktycznych i prawnych nieruchomości. Tutaj jeszcze są zaszłości z dawnych lat. A finalnie spotkaliśmy się również z zaskarżaniem uchwał do sądu administracyjnego. Bardzo wiele pytań dostawaliśmy na temat tego, jak ta opłata będzie wyliczana, czy to miasto będzie tą opłatę mieszkańcom naliczać. Myślę, że to było głównie związane z tym, że mieszkańcy przyzwyczaili się do rozliczenia wody jako samej wody, tak? I opłat za zużycie wody, gdzie dostawali fakturę, płacili za tą fakturę i tym samym wydaje się, że nastąpiło przeświadczenie takie, że również w ten sposób będą dostawać zawiadomienia o zmianie tej wysokości. Niestety musieliśmy tutaj sprostować, że to jest opłata, którą sami mieszkańcy deklarują i nie podlega ona tutaj jakimś ze strony miasta zawiadomieniom możliwości jej zmiany. Przyjęty sposób obliczania tej opłaty w oparciu o dane z okresu 6 miesięcy spowodował również wiele pytań na temat tego, jak często składać tą deklarację. Tutaj dzięki możliwości zastosowania właśnie zasad, które zostały w 2019 roku wprowadzone do ustawy, możemy uniknąć takiej możliwości, żeby mieszkańcy musieli na przykład co miesiąc tą deklarację składać i aktualizować. I stąd przyjęty właśnie ten okres 6 miesięcy, żeby przynajmniej co pół roku wraz ze otrzymywaniem faktur za wodę była możliwość składania nowej deklaracji, tak żeby trochę też odciążyć nie tylko samych mieszkańców, ale też i urzędy u nas od konieczności aktualizowania comiesięcznych deklaracji. Problemem dla mieszkańców były też pytania, czy rozliczenie faktycznego zużycia wody będzie wpływało na wysokość opłaty zadeklarowanej.
Tutaj też musieliśmy wyjaśniać, tak naprawdę wyjaśniać treść ustawy, a nie niekoniecznie naszych uchwał, co do tego, że ta opłata zadeklarowana już w deklaracji obowiązuje do czasu złożenia nowej deklaracji. Dopiero nowa deklaracja może odzwierciedlać zmniejszone ewentualnie zużycie wody w kolejnych okresach po złożeniu deklaracji. Tutaj też kwestia właśnie rozliczeń wspólnot z mieszkańcami. Tutaj też podobny problem właśnie, co z tymi wpłatami, które wspólnoty pobierają od mieszkańców, czy one będą potem mieszkańcom zwracane przez miasto. I ostatnia z takich interpretacyjnych kwestii to jest sposób, w jaki wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie miałyby przenosić wysokość zadeklarowanej opłaty na mieszkańców. Tutaj ani z przepisów ustawy, ani de facto z orzecznictwa nie wynika jednolita możliwość taka, że to musi być metoda odzużycia wody. De facto możliwa jest każda z metod przyjmowanych dotychczas przez wspólnoty do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości, w tym właśnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spotkaliśmy się z wieloma sprzeciwami ze strony wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych. Głośno też było między innymi o liście takim otwartym, które zostało przez kilkadziesiąt bodajże spółdzielni i wspólnot podpisanych do prezydenta. Wspólnoty przede wszystkim narzekały i mają pretensje o to, że będą musiały na bieżąco aktualizować, zmieniać rozliczenia z mieszkańcami. Tego niestety nie da się uniknąć. Jest to o wiele trudniejsze, bardziej czasochłonne oczywiście, tak, od przenoszenia po prostu liczby mieszkańców do deklaracji. Kolejną bardzo istotną kwestią też z punktu widzenia nas jako miasta jest konieczność obciążenia właścicieli lokali wysokimi opłatami w przypadku zużycia wody wynoszącego po kilkadziesiąt metrów sześciennych miesięcznie. Tutaj też warto wrócić do tego slajdu, który wcześniej pokazywaliśmy, że de facto ta metoda od liczby mieszkańców pozwala w pewnym stopniu na podobny przychód z tej opłaty, więc no te różnice może nie są aż tak istotne, natomiast no wiadomo, że ta kwota pomnożona przez 12 zł zużycia wody w pewnych przypadkach oczywiście już rodzi konsekwencje takie, że to są już kwoty rzędu 200-300 zł. I stąd też przyjęty przez miasto sposób obliczenia opłaty w oparciu o 6 wybranych miesięcy, który pozwala no przyjąć jak najkorzystniejsze rozliczenie dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, tak żeby te opłaty przenoszone potem na mieszkańców były stosunkowo jak najniższe, na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe w danej sytuacji. Kolejną kwestią też związaną de facto z ustawą o utrzymaniu czystości jest sposób rozliczenia tej opłaty, czyli wskazanie przez nas w uchwale, że są to wskazania wodomierza głównego. Tutaj spółdzielnie wspólnoty wskazywały, że moglibyśmy przyjąć metodę zliczenia liczników lokalowych przy danej nieruchomości. Natomiast zgodnie z ustawą przyjęliśmy, że jest to zużycie wody z danej nieruchomości, czyli z całego budynku, tak, czy wielu budynków na danej nieruchomości, a nie suma wskazań liczników lokalowych w poszczególnych budynkach. Kolejną kwestią właśnie wynikającą właśnie z rozliczenia według wodomierza głównego jest kwestia wody technicznej, czy też awarii następujących w budynku. Tutaj przyjmowana do deklaracji jest cała wysokość opłaty wynikająca ze wskazań wodomierza głównego, więc nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną umożliwić odliczenia, tak, tych awarii. Nie zostało to przewidziane w ustawie, w uchwale. Kolejną kwestią wynikającą de facto z takiej sytuacji Warszawy jest zróżnicowanie sytuacji faktycznej i prawnej z uwagi na skalę miasta.
brak podłączenia do sieci wodociągowej wielu nieruchomości, szczególnie na obrzeżach, dotyczy głównie nieruchomości jednorodzinnych. Stąd przyjęta ryczałtowa też metoda obliczenia opłaty. W Warszawie de facto może to dotyczyć około 1/4 wszystkich nieruchomości jednorodzinnych, więc skala tego zjawiska jest stosunkowo duża. W przypadku nieruchomości głównie wielorodzinnych, ale też i wielu osiedli domków jednorodzinnych spotykamy się z kwestią podłączenia jednego wodomierza głównego do wielu odrębnych nieruchomości, które są zobowiązane składać odrębne deklaracje. I tutaj też z uwagi na zapis przyjęty w uchwale o konieczności wskazania zużycia z wodomierza głównego zastosowanie znajduje zapewne metoda ryczałtowa. Zróżnicowanie nieruchomości, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych pod kątem zabudowy. Spotykamy się z sytuacjami takimi, że na jednej nieruchomości są zarówno budynki wielolokalowe, jednorodzinne, niezamieszkałe, co też powoduje różne komplikacje, jeśli chodzi o możliwość złożenia prawidłowej deklaracji. No i też takie już przypadki bardziej prozaiczne, typu na przykład występowanie w budynkach wielolokalowych basenów, czy nawet pralni, które również wpływają istotnie na zużycie wody. Konsekwencją całego tego zamieszania, które nastąpiło wskutek prowadzenia metody odzużycia wody, są między innymi skargi do Sądu Administracyjnego w Warszawie, składane zarówno przez właścicieli nieruchomości indywidualnych, jak i wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, ale też i prokuratora okręgowego w Warszawie, który również chyba nawet jako pierwszy taką skargę złożył. Głównie podnoszone zarzuty, chodzi o właśnie przyjętą metodę odzużycia wody. To też takie prozaiczne, typu na przykład wybór przez miasto najdotkliwszej finansowo metody dla mieszkańców. W sytuacji, kiedy zgodnie z ustawą Rada Gminy może podjąć uchwałę i wybrać po prostu jedną z czterech dostępnych metod. Zarzuty co do braku właściwej kalkulacji stawek opłaty. I to w szczególności zarzut, dlaczego ta stawka jest najwyższa, maksymalna, a nie na przykład na poziomie 8 zł. No i tutaj to w sposób oczywisty wynika z naszych kalkulacji finansowych, że po prostu inna, niższa stawka opłaty nie dawałaby możliwości pokrycia kosztów systemu i nie wpłynęłaby, znaczy mogłaby być po prostu zaskarżona przez, unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wysokość ryczałtu również została, jest kwestionowana, w tym między innymi przez prokuratora. Tutaj, tak jak wspomniałem już wcześniej, opłata to została obliczona w oparciu, wysokość ryczałtu została obliczona w oparciu o dane z Głównego Urzędu Statystycznego, który średnią właśnie dla Warszawy wskazuje na niecałe 4 metry sześcienne i taką wartość też przyjęliśmy w przypadku nieruchomości, które nie są wyposażone w wodomierz główny. Kolejny zarzut dotyczący przyjęcia właśnie tego okresu historycznego do danych deklaracji, czyli te 6 miesięcy wybrane z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji. Tutaj de facto jest to zarzut, którego uwzględnienie powodowałoby konieczność comiesięcznego składania deklaracji i jej aktualizowania na bieżąco. W sytuacji, kiedy de facto tych faktur za wodę na przykład nie ma co miesiąc, bo niektórzy mają właśnie co 3 miesiące, co 6 miesięcy. Tutaj myślę, że możliwość taka, żeby ta opłata była liczona w oparciu o dane historyczne, jest jak najbardziej zasadna i wynika chociażby właśnie z możliwości wprowadzenia zasad od obliczania ilości zużytej wody na potrzeby deklaracji. Zarzutem, jednym z zarzutów prokuratora okręgowego dla Warszawy, dla uchwały podjętej w Warszawie, była możliwość odliczenia wody bezpowrotnie zużytej, co w naszej ocenie jest też dosyć może nie tyle dziwne, co zastanawiające,
ponieważ jest to zarzut, którego uwzględnienie będzie skutkowało no, na niekorzyść przynajmniej znacznej części tych właścicieli nieruchomości, którzy z takiej możliwości chcieliby skorzystać, podlewając swoje ogródki. Tak w skrócie de facto to już byłoby na tyle. Informacje tutaj na temat naszego systemu są dostępne też na stronie Warszawa 19115. Jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście mogę udzielić odpowiedzi. Panie dyrektorze, tak. Tutaj się chciałem tutaj w ramach, zanim poproszę, jeszcze raz bardzo dziękuję panu dyrektorowi, zanim poproszę pana Edwina Górnickiego, doktoranta Szkoły Głównej Handlowej, który właśnie pisze pracę doktorską też związaną właśnie z kosztami gospodarki odpadami, to zacytuję tutaj komentarz pana profesora Piotra Jeżowskiego dotyczący właśnie metod. Mianowicie pan profesor wyraził się, że sprawiedliwe i motywacyjne opłaty za odpady komunalne pojawią się, gdy kalkulacja ich poziomu zostanie oparta na bezpośrednim pomiarze masy odpadów. To jest, znaczy to akurat to się wiąże z taką motywacją dotyczącą także recyklingu, czyli jeśli my będziemy zmieszać powiedzmy generację odpadów na rzecz na przykład recyklingu, także no, możemy zejść do masy zero, jeśli chodzi o odpady tak zwane nierecyklingowalne, tak zwane, kiedyś nazywano odpadami zmieszanymi, to być może to przy takiej niskiej jakby opłacie wtedy, to może być jakoś to element taki motywujący, ale jest to, rozumiem, rzecz przyszłości. Ja tu sobie jeszcze pozwolę tak na szybko, bo otrzymałem pytanie. Jedno też jeszcze jest pytanie, nie na czacie, to pytanie jest w innym miejscu, mianowicie chodzi mi do pana dyrektora Pawła Adamczyka. Jak Szczecin walczy z właścicielami nieruchomości, którzy deklarują istotnie zaniżoną ilość wody w stosunku do faktycznego zużycia? I prosiłbym tak jednym zdaniem z uwagi na dyscyplinę czasu. Panie dyrektorze, jeśli pan, panie dyrektorze, mógłby włączyć się teraz jeszcze i odpowiedzieć na to pytanie. Halo, halo. Tu... Chyba pan dyrektor, że tak powiem, już nas opuścił chwilowo. Znaczy to było pytanie do pana dyrektora Pawła Adamczyka. Czy pan, panie dyrektorze, jest może tam z nami jeszcze? Jeżeli pana dyrektora nie ma, to w takim razie prosiłbym o w takim razie o wykład. Też tak proszę o reżim czasowy, to 15 minut pana Edwina Górnickiego na temat plusy, minusy stosowania metody odzużycia wody. Proszę bardzo, panie Edwinie, zapraszam. Jakieś problemy mamy techniczne jeszcze? O, jest już dobrze. Proszę mikrofon włączyć, panie Edwinie. Albo zbliżyć może mikrofon do ust. Nie, mikrofon jest wyłączony. A, dobrze. Metoda od zużycia wody jest no taka wygodna fiskalnie, jak Państwo widzą, czyli łatwiej się pokrywa budżet. Tylko teraz kwestia właśnie dyskusji na tym, żeby te koszty były jak najniższe. Czy co zrobić, żeby te koszty były właśnie przynajmniej na stabilnym poziomie, jeśli nie to, że powiedzmy obniżały się, tylko żeby na stabilnym poziomie. I to jest też jakby wyzwanie.
w przyszłości, akurat tak jak tutaj było wspomniane wcześniej przez pana dyrektora Pawła Adamczyka, ta teza pana ministra Mazurka nie udała się, czyli nie została udowodniona, że dzięki na przykład recyklingowi będzie można sfinansować w dużym stopniu, powiedzmy, gospodarkę odpadami. Na razie należy nad tym jeszcze pracować i tutaj no mam nadzieję, że tutaj wkrótce pan Edwin na więcej powie szczegółów na temat właśnie tych plusów i minusów, właśnie z punktu widzenia właśnie kosztów chociażby i liczymy na to, że tutaj jakby nam się tutaj podłączy. Aczkolwiek wiem, że tutaj widzę cały czas, że ma problemy techniczne. Tak się zastanawiam w takim razie, czy jeżeli wkrótce te problemy się nie rozwiążą, to w takim razie będę prosił pana wójta Marcina Kanie, wójta gminy Lesznowola, ale to jeszcze poczekajmy chwileczkę, bo może panu Edwinowi się uda podłączyć. Dajmy jeszcze minutkę, góra dwie. Jak nie, to poproszę pana wójta wtedy o wypowiedź. Dobrze, to może jeszcze chwileczkę, tak patrzę na zegarek i to jeszcze powiedzmy chwilkę i wywołam może pana wójta na aczkolwiek wolałbym, żeby może pan Edwin przybliżył pewne typy swoich wypowiedzi, ponieważ miałby taki dobry teoretyczny wkład do dalszej dyskusji, więc wolałbym, żeby on teraz się tutaj odezwał. Miał być z nami osobiście, ale jest tam dość świeżo po zaszczepieniu i nie chciał tutaj rozsiewać ewentualnie koronawirusa wśród nas. Pomimo, że jest zaszczepiony, zawsze jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że osoby zaszczepione i tak pewnie by nam tutaj odpowiedział bezpośrednio. Dobrze, Edwinie, to ja chyba być może ciebie przełożę jednak na później. Nie, już jest widoczny, tak? Dobrze. Nie słychać ciebie, Edwinie, cały czas. Proszę cię, odmiutuj tam, wciśnij przycisk. Dobrze, to ja może bym poprosił teraz, jeśli tutaj mogę, jednak pana wójta gminy Lesznowola, a później nie w tym czasie Edwin spróbuje może te problemy techniczne rozwiązać tak na spokojnie. Panie wójcie, jeśli mogę prosić o doświadczenie funkcjonowania opłaty u pana w gminie. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Marcin Kania, zastępca wójta gmina Lesznowola. Serdecznie dziękujemy państwu za zaproszenie. To dla nas ogromne wyróżnienie, tak w zasadnym gronie uczestniczyć w dzisiejszym webinarze. Przejdę więc bezpośrednio do tematu naszego dzisiejszego webinarium. Dlaczego w Lesznowoli płacimy odwody? Generalnie sytuacja wyglądała tak, że w roku 2013 w związku ze zbliżającymi się zmianami no podjęliśmy, prawda, pewne decyzje dotyczące gospodarki odpadami. I tak przede wszystkim w związku ze specyfikacją rotacji mieszkańców w naszej gminie związaną oczywiście z migracją. Było bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe określenie rzeczywistej liczby osób przebywających na nieruchomości. Dlatego też za najbardziej zasadną uznaliśmy u nas metodę stanowiącą ilość stawki i ilości wody z danej nieruchomości. A dlaczego? Prosta przyczyna, no przede wszystkim wybór tej metody pozwoli nam ograniczyć pewne zjawiska, gdyż każda zamieszkująca nieruchomość osoba i osoba tam przebywająca generuje zużycie wody. Pamiętam, to chyba było w roku 2013, druga połowa, jak ukazywały się właśnie artykuły dotyczące różnych miejscowości czy miast, gdzie nagle okazywało się, że znikły miliony. Dlatego też tutaj ta metoda, tak? Ponadto oczywiście po dokonaniu wnikliwej analizy wszystkich pozostałych metod, no przyjęliśmy to rozwiązanie jako najbardziej optymalne do uwarunkowania gminy Lesznowola, czyli kryterium odjości wody
na danej nieruchomości. Metoda ta funkcjonuje w naszej gminie od samego początku, czyli od 1 lipca 2013 roku. Zaleta tej metody przekłada się oczywiście na ilość osób mieszkających na danej nieruchomości. Nawet prawda, w przypadku czasowych zmian liczby osób daje to również możliwość weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza. Ponadto oczywiście mieszkańcy, którzy używają wodę w celach gospodarczych, na przykład jak podlewanie ogrodów, zakładają podliczniki i mogą odliczać wskazania w deklaracjach. Co ważne, tutaj dla nas wszystkich, również dla Państwa, zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi faktyczną ilość wody zużytej na nieruchomości. Oczywiście każda z metod ma wady, zalety, żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Metoda ta naszym zdaniem jest najbardziej sprawiedliwa dla mieszkańców, gdyż gwarantuje największą szczelność systemu, co jest bardzo ważne, a poza tym mamy możliwość objęcia opłatą, prawda, za odbiór i zagospodarowanie odpadów wszystkie osoby zamieszkujące na terenie naszej gminy Resztowora. Dziś już wiemy i to też otwarcie mówimy, że to była bardzo dobra decyzja. Przedstawię teraz Państwu króciutko historię stawek w naszej gminie, bo to oczywiście wywołuje największe emocje w każdym samorządzie. Więc tak, pierwsze stawki to oczywiście 1 lipca 2013 roku. Tutaj w przypadku selektywy 24,20, w przypadku nie. Ale mam pytanie, czy jest? 1 listopada 2013 roku po pierwszym przetargu stawki to obniżyliśmy do kwoty 3,20. Selektywna zbiórka i nieselektywna 5,80. W kolejnych latach stawka została utrzymana i tak w lutym 2016 roku zmieniliśmy stawkę wyłącznie dla osób, które prowadziły zbiórkę nieselektywną na 6,40. No i przyszedł niestety 2019, który jak wiemy no, drastycznie zmienił obraz gospodarki odpadami. No, oczywiście przetwarzanie odpadów, zagospodarowanie. I tutaj zmieniliśmy stawki na 4 zł dla selektywnej i na 8 dla nieselektywnej. Natomiast we wrześniu nie było znowu wyjścia. Musieliśmy te stawki podwyższyć do 11,85 na selektywną i 23,70 na nieselektywną. No i oczywiście od 1 stycznia 2021 roku 11,85 zostało bez zmian. W tym przypadku oczywiście mamy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Tak więc z początkiem rokiem nasi mieszkańcy, którzy nie segregowali, otrzymają od nas informację dotyczącą złożenia poszczególnych deklaracji. Czym się kierujemy generalnie przy wyborze nowych stawek? No przede wszystkim aktualną sytuacją rynkową. Staramy się, aby te stawki obliczane w sposób zapewniający faktyczne pokrycie kosztów odbioru odpadów. Chcę oczywiście w tym miejscu podkreślić to, co też już dziś było powiedziane, że no, ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Co oczywiście oznacza, że gmina nie może zarabiać ani dopłacać do systemu z innych środków budżetowych. Co ważne, no, te środki, które otrzymujemy, służą wyłącznie pokryciu funkcjonowania systemu. I oczywiście staramy się we wszystkich rozmowach z mieszkańcami, czy nawet podczas spotkań wiejskich informować o tym. Zdecydowana większość przyjmuje to ze zrozumieniem. Cieszą się, że staramy się objąć wszystkich mieszkańców systemem, a co najważniejsze, mają też wiedzę, że po prostu na tych odpadach nie zarabiamy. A jakie są zalety od ilości wody? No oczywiście pozwala nam to uchwycić w ramach opłaty wszystkie osoby korzystające z systemu, nawet przebywające czasowo. Mamy łatwiejszej weryfikacji w oparciu o odczyt wodomierza. I teraz co ważne, udało też nam się od bieżącego roku, to też się cieszę, bo o to długo walczyłem, wprowadziliśmy takie ułatwienie dla mieszkańca składającego deklarację. Nasze przedsiębiorstwo dostarczające wodę w swoich dokumentach sprzedaży, czyli na fakturach, podaje średnie zużycie wody z ostatnich 12 miesięcy oraz średnią miesięczną, co znacznie oczywiście ułatwia wypełnianie deklaracji i też, co ważne, stanowi załącznik do złożonej deklaracji. Też
były sytuacje, że mieszkańcy składali deklarację teraz przykładowo na 6 metrów, tak, gdzie to faktyczne zużycie było większe, no to jeżeli takie sytuacje mieliśmy, a potrafiliśmy je wyłapać, bo też oczywiście weryfikowaliśmy to wszystko z meldunkami, były również wizje w terenie, no też no pozwoliło nam to tak naprawdę mieć tą wiedzę i faktycznie na danej nieruchomości może tej wody być zużywanej. Jeżeli tutaj mieliśmy ten strzał w dziesiątkę, no to oczywiście wstrzymaliśmy postępowanie, gdzie czarno na białym udowodniliśmy i faktycznie jest zużywanych wody na danej nieruchomości. I tutaj też się bardzo cieszę, że od 1 właśnie stycznia bieżącego roku nasze przedsiębiorstwo podaje takie informacje, co też mi się też będzie pewnie taką wskazówką dla innych samorządów. No, będzie przede wszystkim łatwość wypełniania deklaracji przez mieszkańca, a również będzie kontrola nad tym, ile faktycznie jest wody na nieruchomości. A jakie mamy wady? No przede wszystkim to, że mieszkaniec musi częściej składać się deklarację zmieniającą, jeżeli zmieni mu się średnie zużycie wody. Tutaj najczęściej takie deklaracje zabudowy jednorodzinnej wpływają do nas raz na kwartał zabudowy jednorodzinnej i bardzo często, najczęściej jest to raz w miesiącu zabudowy wielorodzinnej, gdzie to doskonale wiemy, że to zużycie wygląda, jest zmienne. Ponadto oczywiście przedsiębiorstwo dostarczające wodę musi dbać o prawidłowość pracy urządzeń pomiarowych oraz ich realizację. Przypomnę jeszcze raz coś, to co powiedziałem wcześniej. Stawki opłat zmieniamy w zależności od wysokości kosztów funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi. To też jest ważne, bo też i każdy z nas ma też możliwość sprawdzenia oczywiście tego. Dodatkowo też w uchwałach odpadowych określiliśmy szczególne przypadki. Między innymi oczywiście mowa o nieruchomościach, na których nie możemy określić ilości zużywanej wody. Mam tutaj na myśli przede wszystkim brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. I w tym przypadku oczywiście stosujemy przeciętną normę zużycia wody 3 metry sześcienne na osobę. Mowa oczywiście o takim szczególnym przypadku, który też dotyczy nieruchomości, które są zamieszkiwane nie przez cały okres czasu. W tym przypadku również wprowadziliśmy kwestię dotyczącą średniej ilości zużytej wody, gdy nieruchomość była zamieszkała, nie krócej jednak niż na 3 miesiące. No i tu ważna też sprawa nieruchomości nowo zamieszkałe. Więc w tym przypadku pierwszą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami obliczamy przyjmując średnią miesięczną normę zużycia na jednego mieszkańca, która w naszej gminie wynosi 3 metry sześcienne. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Już, bo tak. Serdecznie dziękuję panie wójcie. Teraz zanim poproszę jeszcze raz pana Edwina Górnickiego, to chciałem powiedzieć, że tam pojawiły się różne pytania ciekawe, właśnie no, głównie do pana dyrektora Piotra Szkatulnika, jeśli chodzi o kalkulacje, ale z uwagi na no, reżim czasowy, ponieważ nam te sprawy techniczne zabrały troszeczkę czasu, to postaram się, jeśli starczy czasu, na końcu odpowiedzieć na pytania, które się pojawiły. Teraz prosiłbym tutaj też z prośbą o taki reżim czasowy, tych 15 minut, tak syntetyzować. Panie Edwinie, jeśli mogę prosić właśnie o wystąpienie tak syntetycznie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, czy już jestem słyszalny? Zarówno słyszalny, tak, jak drogi Edwinie, słyszymy cię. Tak, bardzo dobrze. Czy widać prezentację? Widać pana, tak, a prezentacji jeszcze nie. Prezentacji jeszcze nie widać. Sekundkę. O, a teraz? Teraz widać. Jeszcze F5 wciśnij i będzie wszystko ok. F5 jest wciśnięte. Tak? O.
Czyli już jestem widoczny z prezentacją także, tak? No, jeszcze można by ją zmaksymalizować. Ale w jaki sposób? Edwinie, już kontynuuj, jeśli możesz, tak. Dobrze. Proszę Państwa, odpady komunalne towarzyszą człowiekowi przed jego narodzinami, w trakcie życia, a także po odejściu z tego świata, o czym świadczy ilość odpadów komunalnych na naszych cmentarzach. Także w całym cyklu życia odpady komunalne i poza tym życiem towarzyszą, potem pojawia się nowe życie i cykl się rozpoczyna. Jak istotna jest to sprawa, zwrócił na to uwagę prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, który oskarżył skandaliczny wzrost cen opłat za wywóz śmieci jako przyczynę znaczącego podbijania wskaźnika inflacji. Zdaniem pana prezesa nie może być tak, że banalny wywóz śmieci podbija nam tak znacząco inflację i psuje charakter oddziaływania polityki pieniężnej. Przechodząc do naszego ogródka, proszę Państwa, ostatnio radni Tarnowa nie zgodzili się na podniesienie opłat za odpady. W roku 2020 gmina dołożyła do systemu ponad 7 milionów złotych. Władze chciały podnieść stawkę do poziomu wyrównującego. Radni nie zgodzili się. Stawka oczywiście jest od osoby. Tarnów przyznał, że dopłaca do systemu od 2015 roku. Przy utrzymaniu dotychczasowej opłaty, a tak radni zadecydowali, miasto dopłaci w tym roku kolejne 5 milionów, bowiem jak stanowi nasza ustawa o utrzymaniu czystości i w porządku w gminach, koszty funkcjonowania gmina pokrywa z pobranych. W Tarnowie ta zasada nie jest spełniana od 2015 roku i to wskazuje właśnie na dylemat, przed którym staje wiele samorządów dopłacających, a nie sięgających o możliwe rozwiązania. Jednym z tych możliwości jest właśnie opłata od zużycia wody. Również przed takim samym problemem stanęło miasto Pułtusk, które niewielkie 20-tysięczne miasto, które dołożyło ostatnio, proszę Państwa, przy 10-milionowym wolumenie kosztów 4 miliony złotych. W związku z tym pojawia się jako alternatywa opłata od zużycia wody. Jakimi atutami dysponuje? Przede wszystkim jest to opłata szczelna. Obejmuje wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z wodociągu, niezależnie od ich formalnego statusu zamieszkania. W związku z tym fundusz wpłat obejmuje osoby przybywające inkognito w lokalach wynajmujących, studentów, pracowników, obcokrajowców, sezonowych, turystów, mieszkańców niezgłoszonych, nieskładających deklaracji lub składających fałszywe deklaracje. Poza tym dzięki tej opłacie samorząd przejmuje inicjatywę poborową. To nie płatnik decyduje o wysokości opłaty, manipulując liczbą lokatorów, ale samorząd. Obiektywizacja pomiaru wysokości opłaty. Baza, czyli podzielnik kosztów, jest obiektywnie, czyli technicznie mierzalna. W istocie, proszę Państwa, opłaty są podzielnikami kosztów. Jest możliwie stała przez dłuższy okres czasu. Jest łatwa udowodnienia, bowiem oparta na czytnikach i niezależna od wpływu czynników subiektywnych, takich jak sprawiedliwość. Stawka opłaty jest dobierana do wysokości kosztów systemu. Nie musi generować ani nadwyżki, ale nie ma zakazu generowania deficytu. Opłata również, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, posiada potencjalną zdolność rozwojową. Jako jedyna formuła opłaty taką zdolność posiada. Ma możliwość do reagowania na zmianę wielkości strumienia odpadów resztowych i inne problemy zarządzających właścicieli nieruchomości. Myślę, że w przyszłej ustawie o gospodarce odpadami komunalnymi te potencjalne zdolności rozwojowe powinny być wzięte pod uwagę. Najprostszy przykład. Gdyby obecnie zmieniono jedno słowo, gdyby opłata była naliczana nie od zużycia wody,
ale od wytworzonych ścieków. Podstawą naliczania byłby wyłącznie stan naliczniku głównym bez tak zwanej wody ogródkowej. To, o czym przed chwilą mówili przedstawiciele Warszawy czy Szczecina, ten temat by w zabudowie jednorodzinnej po prostu nie istniał, bowiem ścieki są ekwiwalentem zużytej wody bez tych dodatkowych wielkości. Opłata wodna posiada również swoje słabe strony. Czego nie zastąpi? Otóż nie zmieni i nie rozproszy mylnego przekonania, że opłaty mają cokolwiek wspólnego z ilością odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym czy nieruchomości. Nie mają. Opłaty są jedynie podzielnikami kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, przez które mnoży się stawkę. Nie wyeliminuje także irracjonalnego oporu części wytwórców odpadów nierozumiejących związku zużycia wody jako miary liczby osób, bowiem zużycie wody odzwierciedla jedynie ilość osób wytwarzających odpady, a nie ilość odpadów do odbioru i przetworzenia. Nie wyeliminuje także dosyć powszechnych praktyk u części samorządów utrzymywania deficytu lokalnego systemu gospodarki odpadami spowodowanego zaniżonymi stawkami. Łódź w przeszłości miała 50-milionowy deficyt, Kraków 40. O deficycie warszawskim słyszeliśmy przed chwilą, sięga już w tej chwili setek milionów złotych. Opłata wodna nie zastąpi braku własnych instalacji do przetwarzania odpadów. Warszawa, Łódź czy Wrocław są przykładami dużych aglomeracji bez spalarni, bez kompostowni. To są składniki istotne przetwarzania kosztów. A także nie skłoni wytwórców odpadów do starannego segregowania u źródła, ponieważ wzrost obciążeń gospodarstw domowych raczej obniży gotowość do segregacji, a nie ją wzmocni. Po prostu muszą płacić więcej za mniej. I czego nie zastąpi opłata wodna? Nie uzupełni pieniędzy w systemie gospodarki na kompleks recyklingu występujący z powodu braku rozszerzenia odpowiedzialności przez przemysł i handel opakowaniami za koszty ponoszone przez samorządy na zbieranie i przetwarzanie surowców wtórnych. Nie przekona do siebie swoimi zaletami grup właścicieli nieruchomości pasożytujących od lat na opłacie od liczby osób, bo to tak trzeba, proszę Państwa, nazwać, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych i mieszkaniowych zasobów komunalnych. W każdym przypadku jest to twardy rdzeń protestów społecznych i to są zwycięzcy referendów lokalnych. Na co warto zważać przy wdrażaniu opłaty, o czym uczy nas doświadczenie? Nie należy zaskakiwać mieszkańców zmianą sprawiedliwego, chociaż nieszczelnego modelu od osoby na wodny czy powierzchniowy bez dogłębnego wyjaśnienia zalet metody oraz zasad obliczania zużycia wody w przeszłości. Nie należy szukać poparcia w lokalnych referendach. Wszystkie miasta, gdzie te referenda się odbyły, między innymi wspomniane Police, Szczecin właśnie, mówił o tym pan dyrektor, Bydgoszcz czy Puławy, wszędzie tam odbyły się referenda lokalne, zostały przegrane, dlatego że biorą w nich udział przede wszystkim przeciwnicy. Potrzebna jest akcja edukacyjna, badanie opinii publicznej przez niezależną placówkę naukową wskazującą na proporcje kto za i przeciw, co po odpowiedniej akcji edukacyjnej przechyla szale na zwycięzców opcji za opłatą zużycia wody. I może na co warto zważać przy wdrażaniu. Nie warto zaczynać wdrażania od najwyższych dopuszczalnych stawek, ta obecna 12,73, ponieważ ewentualna obniżka stawki, a do tego dochodzi w ramach negocjacji, jest odbierana jako przyznacie racji przeciwnikom opłaty. Nie warto również lekceważyć wątpliwości czy oporu instytucji prawnych. Może konsultacje przed wprowadzaniem opłaty, na przykład z Regionalną Izbą Obrachunkową, czy też przykład odwrotny, uchylony nowatorski model opłaty wodnej w Sopocie. Przy akceptacji identycznego modelu w Kołobrzegu. To są opłaty dwuelementowe, czyli opłata wodna jest liczona od pewnego poziomu zużycia wody i do tego dochodzi pewna opłata stała. Przykład właśnie, jak te systemy, można powiedzieć, identyczne nie muszą przynosić identycznych wyników. Sopot, 35 tysięcy mieszkańców, wpływy 12, około 13 milionów, koszty 12,
wynik dodatni. I Kołobrzeg przy tym samym systemie opłaty od wody ze stałym elementem mieszkańców 43 tysiące, wpływy zaledwie 6 milionów, koszty 9 milionów, strata 3 miliony w roku 2019, ale już w roku 2014 była ta strata na poziomie prawie 2 milionów. Tu widać zasadnicze różnice w polityce prowadzonej przez samorządy. Kołobrzeg akceptuje wysoki deficyt, dopłacając z własnego budżetu Sopot wprost odwrotnie. Stąd można w wielkim skrócie powiedzieć, opłata od zużycia wody uszczelnia system poboru, obejmując wszystkie osoby korzystające z systemu wodno-kanalizacyjnego, uwzględnia zmiany osobowe w lokalach, jest dynamiczna, ogranicza pasażytowanie na systemie opłat od liczby mieszkańców poprzez wykluczenie możliwości ukrywania liczby lokatorów, gwarantuje optymalizację przychodów. Szczecin jest tego znakomitym przykładem. Natomiast nie ma wpływu na racjonalizację kosztów przetwarzania ani logistyki jako podzielnik kosztów systemu. Nie gwarantuje likwidacji deficytu, co również na przykładzie Warszawy widzieliśmy. Do czasu wdrożenia poszerzonej odpowiedzialności, czyli uczestniczenia przemysłu i handlu w kosztach całego tego kompleksu recyklingowego, nie doprowadzi do obniżki stawek opłat. Tutaj znany przykład, mieszkańcy Niemiec płacą niższe opłaty od mieszkańców Polski, na przykład Drezno i Wrocław, dlatego że w Dreźnie płacą za czarny i brązowy worek, we Wrocławiu płacą za cały kompleks. Ale ma potencjał rozwojowy Szczecin i Kołobrzeg, opłaty dwuelementowe, ale jest niestety podatna na sprzeczne wykładnie prawne. Sopot z Rio, Warszawa, prokuratura. Konstrukcje prawne przytoczonych tutaj artykułów ustalających zasady funkcjonowania opłat. Należałoby w odrębnej ustawie o odpadach komunalnych, miałaby szansę na indywidualizację i optymalizację opłat. I może utworzymy przy katedrze grupę roboczą, która podejmie się nowej redakcji artykułów 6K6R, które stanowią strukturalną podstawę systemu opłat, aby prowadziły do samobilansowania samorządowego systemu w oparciu o opłaty od zużycia wody. To tyle. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję. Nie będę tutaj pozwalał w tej chwili na komentarze dalsze z uwagi na czas. Poprosiłbym w tej chwili, bo wiem, że zgłaszał się do odpowiedzi pan prezes Janusz Kupcewicz-Foch, ale to może najpierw prosiłbym o kilkuminutową już teraz taką odpowiedź dalszych wykładowców, prelegentów. W pierwszej kolejności pana burmistrza miasta Łeby, pana Andrzeja Strzechmińskiego, jeśli można. Pana burmistrza poprosić, a później pan prezes Janusz Kupcewicz-Foch. Dzień dobry państwu. Pierwsze pytanie, jakie zadam, czy jestem słyszany? Bardzo tak. Dobrze. Tak. Dziękuję uprzejmie. Serdecznie podziękować za zaproszenie i możliwością podzielenia się swoimi doświadczeniami od 2013 roku. Proszę państwa, wybierając od samego początku metodę w cudzysłowie od wody, uwzględnialiśmy te wszystkie sytuacje i czynniki, o których mówił nas mój przedmówca. A przede wszystkim miasto Łeba jest miastem sezonowym, gdzie wiele nieruchomości zamieszkałych w okresie sezonu prowadzi działalność gospodarczą, w której przybywa bliżej nieokreślona grupa osób, jak również, proszę państwa, mamy bardzo dużo rezydentów, którzy się pojawiają w okresie sezonu i wtedy uruchamiają swoje budynki mieszkalne i one się przeobrażają w pensjonaty, które przyjmują turystów. I proszę państwa, doszliśmy do wniosku, że jest to w miarę, zaznaczam w miarę, jedyna sprawiedliwa, trudno powiedzieć, czy sprawiedliwa, ale jedyna metoda, która pozwoli nam określić stawkę i mechanizm obciążania mieszkańców właśnie tym mechanizmem od wody.
Proszę Państwa, największym problemem, z jakim wszyscy się spotykamy i które budzi największy opór mieszkańców, to wysokość, ustalenie wysokości stawki. W 2013 roku, gdy przymierzaliśmy się do stawki, kalkulowaliśmy ją na poziomie 3,94 zł za od metra sześciennego za odpady segregowane i około 8 zł za odpady od metra sześciennego wody za odpady niesegregowane. Niestety, proszę Państwa, ten czynnik społeczny budzi największy opór, jeżeli mamy za coś płacić, a była to pierwszy taki mechanizm naliczenia w tej metody naliczenia opłaty od ilości zużycia wody. Radni nie odważyli się przyjąć stawki 4 zł, została obniżona do kwoty 2 zł i 10 groszy, proszę Państwa, za metr sześcienny. I co się okazało? Od tamtej pory, proszę Państwa, dopłacaliśmy do systemu. W 2017 roku znaleźliśmy podatny grunt w Radzie i udało nam się podnieść, proszę Państwa, cenę do 4 zł za metr sześcienny ścieku, przepraszam, za odpady segregowane i około 8 zł za odpady niesegregowane. I proszę Państwa, po raz pierwszy system nam się zbilansował. Po 17 roku, proszę Państwa, widzimy galopujące ceny związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, proszę Państwa, i możemy powiedzieć, od tamtego okresu Rada, bo w jej kompetencji jest ustalanie wysokości stawek, bardzo ostrożnie podchodziła do wysokości tych stawek. Na rok 2021 opłata za metr sześcienny odpadów segregowanych wynosi 9 zł, 27 zł za odpady za metr sześcienny odpadów niesegregowanych. Niestety, proszę Państwa, powiem krótko, cały czas dopłacamy do systemu. W tym roku będzie to około 500 000 zł. Wydawałoby się, proszę Państwa, że gonimy cały czas ten system. Niestety nie udaje nam się. W drodze przed ogłaszanych przetargów niestety zagospodarowanie odpadów, a odbiór i transport i odbiór, proszę Państwa, na przestrzeni ostatnich od 2017 roku wzrósł nam o 200%. I to jest bolączka. Cały czas się zastanawiamy, proszę Państwa, w jaki sposób można by było zahamować galopujące ceny w przyszłości. Radni rozważają, zaznaczam, utworzenie własnego zakładu odbierania odpadów komunalnych, ale w którym kierunku to pójdzie, proszę Państwa, jeszcze nie wiemy. Chciałem Państwu powiedzieć o takiej sytuacji. Był taki okres, że próbowaliśmy, kiedy można było przystąpić do pilotażowego programu zamkniętego systemu gospodarki odpadami, próbowaliśmy zgłosić gminę turystyczną, gdzie, proszę Państwa, w okresie sezonu produkujemy miesięcznie około 250 ton odpadów, a po sezonie 70 ton odpadów. To jest taka różnica, która wynika z sezonowości i z ilości pojawiających się odpadów komunalnych w sezonie. Objęcie naszym pilotażowym programem takim, gdzie można by było wypracować pewne mechanizmy, którymi moglibyśmy się podzielić z gminami turystycznymi, które również borykają się z tym problemem. Niestety, proszę Państwa, z różnych powodów nie udało nam się przekonać
ówczesne Ministerstwo Środowiska do przyjęcia takiego programu pilotażowego i proszę Państwa, do dnia dzisiejszego borykamy się z koniecznością dopłaty do całego systemu gospodarki odpadami. Z uwagi na to, że miałem tylko 15 minut, a chciałem, proszę Państwa, wiem, że mamy jeszcze kilku prelegentów, proszę Państwa, w takim dużym skrócie chciałem Państwu przedstawić nasze i podzielić się z naszymi problemami. Wydawałoby się, że system jest w miarę sprawiedliwy, ale proszę Państwa, jednak wszystko zależy od wysokości przyjętych opłat z tytułu zużycia wody. Dziękuję uprzejmie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję, bo jestem na fonii, prawda? Bardzo dziękuję pani burmistrzu. Teraz nie komentując i nie dodając jakby swojego zdania, prosiłbym właśnie tutaj pana prezesa Janusza Kupcyńca-Szwocha, także doktoranta Szkoły Głównej Handlowej, czekałem na doktorat oczywiście, któremu się udało na przykład w ten reżim, jak było widać na prezentacji pana Edwina Górnickiego, zachować, jeśli chodzi o, powiedzmy, wynik finansowy, tak, że tamten wynik finansowy był w Sopocie przynajmniej dodatni i prosiłbym o te kilka minut, góra tam 10-15, jeśli mogę prosić o ten reżim czasowy. Bardzo, bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję za głos. Słychać mnie? Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. To może tak dokonam się jeszcze przedstawienia na początku, czyli doktorant oczywiście SGH, wiceprezes obecnie Gdańskich Usług Komunalnych Spółki Inhouse'owej, a wcześniej dyrektor Zakładu Budżetowego w Sopocie, właśnie członek zespołu wprowadzającego cały system od 2013 roku, jeśli chodzi o opłatę wodną. I tutaj jest, no, z ciekawością słucham o doświadczeniach Państwa. My zdecydowaliśmy się w Sopocie jako zespół, bo to był zespół szeroki. Dzięki temu, że Sopot utrzymał swoje zasoby i prowadził bardzo rozsądną politykę nie pozbywania się swojej firmy transportowej, wywozowej, śmieciarskiej, czyli naszego ZOM-u sopockiego, którym kierowałem, oprócz tego ma swoją spółkę wodociągową, Aquae Sopot, czyli mamy taki komplementarny system, z którym weszliśmy i zmierzyliśmy się z ustawą. W tym czasie oczywiście mieliśmy dwa pomysły. Pierwszy od powierzchni, drugi od wody. Od powierzchni nie spotkał się raczej z uznaniem mieszkańców, natomiast system wodny jest jakby idealnie skrojony dla takiego miasta jak Sopot. Sądzę, że dla większości miast również, dlatego że on jest najbardziej sprawiedliwy i przyjmowalny koncepcyjnie przez mieszkańców. Co nam się udało zrobić? Po pierwsze, rozpędzona firma transportowa, która miała już prawie 90% rynku sopockiego. Sopot nie jest dużym miastem, ale jednak miała pełne dane na temat tego rynku. Czyli my mieliśmy pełną rejestrację klientów, spółdzielni, podmiotów. Miasto swoją decyzją objęło jednocześnie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Biorąc pod uwagę historyczne dane, to samo wdrożenie systemu, oczywiście ono było obarczone kosztami w roku 2013 i 2014, ale to co Edwin mówił wcześniej, nadwyżka 2019 roku, ja powiem więcej, 2018 roku, 2017, 2016, w tych latach zawsze jest nadwyżka w Sopocie. To jest pewien system możliwości oddziaływania, dlatego że zwracam Państwu uwagę, nomen omen, tematka mojej pracy doktorskiej to jest znaczenie in-house'u i tworzenie tego in-house'u przez podmioty gminne. Sopot utrzymał w swoich rękach podmiot, który zajmuje się transportem i odbiorem. Pełna transparentność, jeśli chodzi o koszty. Brak zawirowań. Dodatkowo udział właścicielski nieduży, ale w RIPOK-u. Do tego 100% udział w firmie wodociągowej, która dostarcza informacji. No, system zapięty od początku do końca. Teraz idąc dalej, jeśli chodzi o opłaty. No, mamy tutaj przykład, który słyszałem, opłat 12 zł za metr sześcienny. Sopocie obowiązuje w tej chwili 8. Nawet po tej zmianie, gdzie RIO włączyło się, analizując w 2020 roku, te znaczące podwyżki wszystkich samorządów, gdzie Sopot musiał podnieść z uwagi na opłatę środowiskową i koszty utylizacji swoją opłatę średnio o 67%, była kontraleria, która rzeczywiście zmieniła ten system ryczałtowo wodny na system wodny liniowo. Nie ma znaczenia dla nas, jeżeli chodzi o budowanie systemu tak naprawdę. Musi się system ten pokrywać. Przy czym
poprzez tą zmianę przejścia z ryczałtowo-wodnego na stricte wodny, już taki liniowy, to jest pewne zagrożenie, jeśli chodzi o strukturę własności mieszkań w Sopocie. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że 15% tych lokali mieszkalnych jest własnością inwestorów inwestycyjnych, którzy przebywają w Sopocie tylko miesiąc, dwa, może kilka tygodni w roku. Nieregularnie bardzo. Mają fantazję przyjechać na weekend do miasta. A jednak uczestniczyli w opłatach. Co jest też istotne, przedsiębiorcy, bo mówi się o przedsiębiorcach, którzy obciążali system. Opłata dla przedsiębiorcy w 2020 roku w cenniku, jeśli dobrze pamiętam, to była przykładowo za pojemnik 1100 litrów 130 zł za jego wywiezienie. Oczywiście można brać pod uwagę, że przedsiębiorcy mogą kompresować te odpady i ten pojemnik może ważyć prawie pół tony i to wtedy rzeczywiście nie ma kalkulacji, no ale średnio przyjmujemy, że 150 kg wchodzi nam na pojemnik. Naprawdę można zapiąć to kosztowo i to nie jest żadne zagrożenie dla miasta, obejmując również podmioty komercyjne. Co jeszcze istotnego? Utrzymana jest jedna rzecz, którą też polecam Państwa uwadze, a mianowicie to była decyzja, i tu nie maślę prezydentowi Sopotu, ale rzeczywiście on na to parł, żeby wprowadzić efektywną ulgę dla rodzin wielodzietnych. I taka ulga jest utrzymana do teraz. Czyli nie ma czegoś takiego, że jak jest wielorodzinne gospodarstwo, bo tu widziałem wykres warszawski, trochę się za głowę złapałem, przyznaję, tak? Bo w Sopocie jest trochę inaczej, może Sopot ma inną strukturę wiekową, ale w przypadku, gdy jest rodzic lub rodzice, którzy mają trójkę lub więcej dzieci, płacą 40 zł, nie więcej. Czyli jest system dodatkowo wsparcia rodzin wielodzietnych, nie powoduje to żadnych głosów sprzeciwów, wręcz przeciwnie, są głosy wsparcia. W związku z tym idźmy dalej. No, mamy rozwiązanie in-house'owe. Ja zawsze podpadam moim kolegom, bo teraz jak prowadzę spółkę dla Gdańska, bo Gdańsk mnie zaprosił, żeby stworzyć tą spółkę in-house'ową. W związku z tym współtworzymy nowy podmiot, który również jest rentowny w Gdańsku. Teraz mamy przykład taki. Gdynia i Gdańsk mają stawkę oczywiście od metrów od powierzchni, przy czym spółka in-house'owa jest już stworzona w Gdańsku, tą, którą współprowadzę. Jest ona bezpiecznikiem kosztowym. Były oczywiście koszty jej utworzenia, bo tworzyliśmy od zera, od długopisu, od biurka. Stworzyliśmy podmiot, który funkcjonuje i obsługuje teraz 85 tysięcy mieszkańców. Z gotowością wejścia na szerszy teren. Co więcej, umowa zawarta na 7 lat w ramach in-house'u, uzasadniona, dlaczego powyżej 4. To moja specjalizacja z kolei. I ta umowa jest umową degresywną. Czyli stawka jest degresywna przez 7 lat jej funkcjonowania. Zaczynaliśmy od najwyższej stawki, co jest logiczne, jeśli chodzi o koszt utworzenia podmiotu. I w każdym roku stawka dla miasta spada. Co będzie bardzo ciekawe w latach 5, 6 i 7. Czyli to będzie rok 23, 24 i począwszy od 22. My będziemy już pod średnią rynkową, jeśli chodzi o koszty świadczenia usług, a dalej będziemy rentowni. Także zachęcam Państwa do rozważenia modelu jakby takiego kompletnego, biorąc pod uwagę metodę wodną, którą ja polecam, jeśli chodzi o moje praktyki, ale uzupełnioną o komplementarne działania, czyli in-house, RIPOK, swoje instalacje, i objęcie całego systemu, również przedsiębiorców. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie. Tutaj pan prezes zdradził częściowo tajemnicę swojego doktoratu, oczywiście, który jest wpisany. Ja też wspomnę, że to nazwisko Kupcewicz jest powiązane właśnie z tym znakomitym piłkarzem z Arki Gdynia, więc to nie jest przypadek. Dlatego być może tak dobrze jak piłkarz Arki Gdynia, tak sobie radzi bardzo dobrze tutaj z finansami przedsiębiorstwa gospodarki tutaj odpadami. Teraz bym poprosił o głos
nie przedłużając pana doktora Marka Golenia, który reprezentuje dzisiaj Instytut Ochrony Środowiska, ale jest pracownikiem także naszej katedry. Marku, proszę cię uprzejmie, wygłoś tutaj referat dotyczący właśnie spraw o popularności metody wodnej jako efektu tam nadmiernej luki finansowej w gospodarce odpadami komunalnymi. Proszę cię uprzejmie. Ile mi dajesz czasu? 5 minut. 5, miało być 20. Dobrze, w takim razie nie będę się przedstawiał, skoro mnie już przedstawiłeś. Lata całe odwlekałem decyzję o zrobieniu badania na temat finansów gmin w odpadach. I wreszcie się to udało. Proszę Państwa, przedstawię Państwu dochody i wydatki gmin w całym naszym kraju. A także związki międzygminne tutaj wchodzą, bo oczywiście część gmin nie ma wydatków ani dochodów, przekazując zadania związkom międzygminnym. Także bazy danych, które Ministerstwo Finansów udostępnia w przestrzeni publicznej od 2018 roku w tej chwili, 18, 19 i 3 kwartały 2020 roku, odfiltrowałem i za chwilkę Państwo na ekranie ujrzycie wyniki tych badań. Pierwsza tabela, dochody gmin i związków międzygminnych z opłat. Pod uwagę wziąłem wszystkie dochody z rozdziału 90.002 z paragrafu 049 klasyfikacji budżetowej dochodów. Związki międzygminne przyporządkowałem do tych województw, na terenie których te związki są zarejestrowane. Niektóre z gmin takich związków są w innych województwach, ale to są naprawdę wyjątkowe przypadki, także tutaj terytorialnie nie będzie zafałszowań. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, z czego się bierze popularność metody wodnej w tej chwili. Zostało to już przez moich poprzedników wspomniane. Efektywność fiskalna jest metody ludnościowej, która jest najpowszechniejszą w Polsce, jest zbyt niska. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na różnicę pomiędzy dochodami otrzymanymi lub wykonanymi, bo to jest bardzo podobna kategoria ekonomiczna, a należnościami. Te różnice są dość wyraźne i pokazują, jak dużo z tych opłat tak zwanego pogłównego nie trafia do budżetu gminy. Jest po prostu ujęte wyłącznie jako zapis księgowy. Przeliczyłem te wyniki dochodów gminnych i obliczyłem wskaźniki per capita. Jak widać, w przeliczeniu na jednego mieszkańca zbieramy coraz więcej tych opłat, ale zróżnicowania terytorialne są dość istotne i tutaj, jak widać, dochody wykonane wahają się średnio w Polsce, to jest jakieś za ostatnie 9 miesięcy, za 3 kwartały 2020 roku. To jest miesięcznie mniej więcej 18,70 od osoby, ale to jest oczywiście od osoby zamieszkałej według BDL-u na terenie gminy, a nie według liczby osób, które płacą, bo to są dwie różne kategorie ekonomiczne. No i jak widzimy, są województwa, tak jak na przykład podlaskie, gdzie jest to 13,50 mniej więcej, czy nawet świętokrzyskie 11,60. A są województwa, gdzie tych dochodów jest znacznie więcej. No tutaj najwięcej mazowieckie 23,50. Ta rozpiętość dochodowa nie jest duża. Chciałbym, żebyśmy w miarę zapamiętali te wartości, które tutaj w tych tabelach występują, ponieważ w przypadku wydatków te rozbieżności są znacznie większe. Mam tutaj, jak widzicie Państwo, 5 arkuszy. Nie będę analizował tego, co mamy w tabeli wydatki całkowite. Zwrócę tylko uwagę na to, co zostało już wspomniane. 3 kwartały ubiegłego roku wydatki całkowite gmin i związków międzygminnych to jest już prawie 7 miliardów 200 milionów.
Jeżeli to przez 4/3 pomnożymy, to mamy już około 10 miliardów. Taki jest rynek, taka jest wartość rynku zagospodarowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, które obsługują gminy, bo jeszcze część tego rynku jest poza branżą komunalną. Na wolnym tak zwanym rynku dotyczy to nieruchomości niezamieszkałych, ale tego nie ma w statystykach budżetowych oczywiście, więc tego tutaj nie mamy. Z tego wyciągnąłem wydatki bieżące, bo to one nam powinny wyznaczać poziom opłat. Jak widać, różnica między wydatkami całkowitymi i bieżącymi jest nieduża i malejąca. To też może w tej tabeli będzie lepiej widoczne. 200 milionów w 2018 roku stopniało do niecałych 100 w 2019 i w tym roku, który właśnie minął, w 2020 jeszcze ich jest mniej. Świadczy to nie o tym, że nakłady inwestycyjne się zmniejszają, ale o tym, że są one wypychane do finansów spółek, które bądź są komunalne, bądź prywatne i realizują umowy z gminami. I w ten sposób w opłatach, tak jakby pośrednio, ukrywane są również wydatki majątkowe, co pamiętajmy z tytułu przepisów ustawy teoretycznie nie powinno wystąpić. Ja dzisiaj chciałem się skupić na luce finansowej, która już za 2019 rok wyniosła ponad 1 miliard złotych, to jest niecałe 1 200 000 000 i w tym momencie chciałbym jakby pokazać, jak bardzo totalną fikcją prawną jest tak zwane samobilansowanie się systemu, ponieważ jeżeli to odniesiemy do wydatków bieżących, to mamy poziom aż niecałych 16% wydatków bieżących nie ma pokrycia w dochodach. I to oznacza, że skala subwencjonowania skroźnego kosztów gospodarowania odpadami w Polsce jest ogromna. Gminy decydują się na to świadomie i jakby popularność metody wodnej w tej chwili wynika głównie z tego, że wiele gmin po prostu ma już tak wysokie koszty, że poszukuje metod efektywniejszych fiskalnie, szczelniejszych. I stąd jest zwrot w tym kierunku. Natomiast oczywiście, tak jak Edwin powiedział, nie redukuje to kosztów, co najwyżej sprawiedliwiej rozkłada je na tych, które te koszty generują. Czyli inaczej mówiąc, zmniejszamy szarą strefę tych odpowiedzialnych za koszty, którzy się nie deklarują. Nie wiem, jak dużo jeszcze mogę zająć czasu, bo moglibyśmy się tutaj jeszcze pochylić nad zróżnicowaniem terytorialnym pomiędzy poszczególnymi regionami. Chciałbym zwrócić uwagę w szczególności na lukę finansową województwa mazowieckiego. W dużej części za tę lukę odpowiada miasto stołeczne i to jest jedyne województwo, w którym ta luka finansowa jest aż tak ogromna. Wiele województw pokazuje, że to bilansowanie opłat z kosztami jest w miarę zbliżone do zera. W ogóle zasada bilansowania na zero jest też totalnie fikcyjna z powodów logicznych wręcz, bo nie ma takiego mądrego, który zaplanuje dochody równe kosztom. Tym bardziej, że koszty mogą się wahać w trakcie roku, na dochody też dużo czynników wpływa. Jako podsumowanie ja bym chciał powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy nieszczęście w naszym kraju, że system odpłatności za odpady nie jest powiązany w żaden sposób z czynnikami kosztowymi w gospodarce odpadami. Nawet liczba ludności nie jest czynnikiem kosztotwórczym, jeżeli chodzi o skalę mikro, bo oczywiście na wielkich liczbach takie prawo mamy, ale badania naukowe na gospodarstwach domowych wskazują, że im liczniejsze gospodarstwo domowe,
tym wcale większość, ilość odpadów nie jest wyższa, no, w szczególności przy gospodarstwach domowych od 3 do powyżej 3 osób. Powyżej 5 osób w ogóle ilość odpadów, mimo wzrostu liczby osób w gospodarstwie domowym, ilość odpadów spada. Więc metoda pogłównego nie jest sprawiedliwa, tak samo jak każda inna z tych metod nie jest sprawiedliwa. I poszukiwanie w ogóle takiej metody nie ma sensu, a debata, która w tej chwili, publiczna debata na temat odpłatności za odpady, nie powinna się koncentrować na metodach naliczania opłat, bo tak jak powiedział Edwin Górnicki, w tej chwili mamy model w zasadzie podziału kosztów, a nie wiązania tych kosztów z jakąś podstawą naliczenia. My musimy zwrócić się przede wszystkim w kierunku dobrych przykładów tego, jak można zapanować nad kosztami i tam poszukiwać rozwiązań na przyszłość, a nie ciągle debatować o tym, która metoda jest lepsza lub gorsza. Chociaż oczywiście ja od samego początku zachęcam gminy do tego, żeby stosować metody metrażowe czy wodne. Wiesz, one są bezpieczne dla finansów lokalnych i pozwalają lepiej planować budżet. Och, to tak sprintem. Bardzo dziękuję, Marku. Bardzo może dziękuję. Tyle, jeżeli będą pytania, chętnie odpowiem. Znaczy, wydaje mi się, że nie będziemy mieć za bardzo czasu już na pytanie. W tej chwili przepraszam wszystkich zadających pytania. Ja tylko jeszcze dodam, że my prowadzimy studia podyplomowe, o których wspominałem wcześniej i kolejna edycja jest 10. Jest planowana od października tego roku, na którą serdecznie zapraszamy. A teraz chciałbym tutaj na końcu w ramach także podsumowania oddać głos panu prezesowi Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, panu Tomaszowi Ucińskiemu, o podsumowanie właśnie dylematów, jakie są właśnie postrzegane przez przedsiębiorstwa komunalne i oczywiście przez całą Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. Serdecznie zapraszam, panie prezesie. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Czy słychać mnie może z prowincji? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo, dziękuję. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i w zasadzie, żeby nie przedłużać, nie zabierać państwa cennego czasu, bo kończąc studia podyplomowe na SGH też dowiedziałem się, że czas ma wymiar ekonomiczny, w związku z tym krótkie spostrzeżenia z branży gospodarki odpadami. Izba zrzesza podmioty samorządowe, które zajmują się gospodarką odpadami. Oczywiście wymór metody powinien być taki, żeby to była metoda wyliczalna. W Koszalinie, który reprezentuję, przyjęliśmy metodę od metra kwadratowego i zawsze miało miasto nadwyżkę, jeżeli chodzi o przychody od mieszkańców. Oczywiście żadna metoda nie jest sprawiedliwa. Ustawodawca kiedyś przyjął te metody bez takiej możliwości elastycznego dostosowania się do warunków lokalnych, czyli to, co mówił pan prezes Kupcewicz, na przykład rodziny wielodzietne, mieszkania ponadwymiarowe, kto mieszka w domku, na przykład jedna osoba, 6 osób. No to wszystko jest rzeczą wtórną. Podstawową rzeczą, tutaj dziękuję, że jest doradca pana ministra, pan Marek Goleń, to nie jest to, jaką metodę przyjmiemy, bo myślę, że każdy samorząd doskonale wie, jaką przyjąć, żeby to była metoda wyliczalna. Natomiast dlaczego gospodarka odpadami generuje takie koszty, gdzie samorządowcy muszą tłumaczyć mieszkańcom radykalne wzrosty? Więc tutaj podstawowym lekarstwem to jest wprowadzenie ROP-u, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli wzięcie przez przemysł opakowaniowy na siebie kosztów selektywnej zbiórki i osiąganie poziomów odzysku. I to, co mówił Edwin Górnicki, jako naprawdę wieloletni praktyk w firmach koncernowych, firmach, które liczą mocno pieniądze i są nastawione na zysk, żeby te opłaty w Polsce były zmniejszone o udział finansowania czy strumienia finansowania zgodny z ROP-em. Ten ROP jest wprowadzany już strasznie długo, w 1996 roku.
na spotkaniu z ministrem Żelichowskim pytaliśmy jako branża, kiedy przemysł opakowaniowy zacznie finansować selektywną zbiórkę, więc wtedy nie był jeszcze gotowy, bo raczkował. Teraz się już tak powiedzmy wyraczkował, że też nie jest jeszcze gotowy wziąć tej odpowiedzialności na siebie, a doskonale państwo wiecie, że byłby to rząd wielkości około 5-6 zł na mieszkańca na miesiąc niższej opłaty. Przepisy, które oczywiście doszły do gospodarki odpadami, czyli nie składujemy, a przetwarzamy, oczywiście generują koszty z tego tytułu, że nie ma co z tymi odpadami zrobić. W większości mówimy o żółtym worku, czyli odpadach z tworzyw sztucznych. I z tym boryka się nie tylko Polska, ale również wszystkie kraje Unii Europejskiej. Czyli reasumując, metody policzalne są tymi metodami, nad którymi trzeba pracować. My jako Izba też wnosimy taką inicjatywę ustawodawczą. Mamy dobry klimat w Ministerstwie Klimatu i Środowiska związany z wsłuchaniem się w głos branży i praktyków. Związany z tym, żeby te metody uelastycznić, żeby samorządy mogły te metody mierzalne, czyli od metra, od gospodarstwa domowego, od wody, dostosowywać elastycznie do sytuacji, w której każdy samorząd funkcjonuje. Tutaj też liczę na to, że tak jak kiedyś z panem profesorem Grzymałą w 2009, jak te studia podyplomowe udało mi się pod jego czujnym okiem kończyć, mówiliśmy o takiej metodzie, czy możliwości opracowania modelu finansowania zintegrowanej gospodarki odpadami w Polsce. No jakoś nie udało się, czas mnie nie pozwolił, pan profesor też ma swoje zajęcia, ale jest, myślę, że czas na to, żeby zaproponować przynajmniej politykom, bo oni kreują ten model i kreują każde zachowanie na rynku. Uczelnie oczywiście wspomagają, ale muszą być słyszane i muszą być samorządowcy słyszani. Jeżeli ten głos będzie współgrał z troską o kieszeń każdego mieszkańca, to wydaje mi się, że tutaj jakiś sukces byłby łatwiejszy do osiągnięcia. Także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję za możliwość spotkania z państwem. Wszyscy samorządowców, których firmy nie są zrzeszone w naszej Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami, ja istnieję od 2003 roku, oczywiście namawiam do tego, żeby w tej Izbie wystąpić. Nie jest to wszystko łatwe, jeżeli chodzi o opiniowanie, kreowanie prawa, ale zawsze kropla drąży skałę i będzie to łatwiej, tym bardziej, że w modelach, które praktycy samorządowcy proponowali, jest ta pragmatyczna część związana z ochroną kieszeni każdego mieszkańca. Także jeszcze raz dziękuję, życzę wszystkim zdrowia przede wszystkim i spokojnych świąt. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi. Ja też tutaj napomknę, że od wielu lat namawiam pana prezesa, żeby właśnie pracę doktorską napisał na temat właśnie zintegrowanej gospodarki odpadami. Może mi się uda. Tutaj jeszcze nawiążę do czatów, że tutaj na przykład jeden ze znanych nam ekspertów, nasz znajomy pan profesor Piotr Jeżowski, który tam pomagał między innymi w wielu ekspertyzach dotyczących gospodarki odpadami, proponuje alternatywę dla opłaty choćby wodnej od zużycia wody, na przykład pomiar, ważenie odpadów, tak, i sprawdzenie dokładnie, czy są one wyselekcjonowane, czy też nie. To nawiązuje troszeczkę do praktyk niemieckich czy austriackich częściowo. Też jest jakaś alternatywa, która tam powiedzmy może się przyjąć, też wymaga jakichś kosztów, jakichś oczywiście zmian pewnych. Tu wiem, że tutaj jeszcze na czacie było jeszcze pytanie, jeśli nie wiem, czy pan dyrektor Piotr Szkatulnik jeszcze jest, ale było takie pytanie o prośbę o przedstawienie kalkulacji tutaj od pana Ryszarda Jarzębowskiego. Czy istnieje możliwość, aby zapoznać się z kalkulacją 12,73 zł za metr sześcienny wody dla Warszawy? Czy kalkulacje są ogólnodostępne, na przykład na stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawy? Jeśli pan dyrektor jest z nami, to prosiłbym może o szybkie odniesienie się, bo mam jeszcze tam chwilkę. Kalkulacje jako kalkulacje nie są dostępne na stronie miasta, natomiast no, jeśli pan tutaj się zwróci do nas do biura, no, to jak najbardziej takie kalkulacje możemy udostępnić. Dobrze, czyli to w takim razie widzę, że tutaj mamy już pewną odpowiedź. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz ja może wspomnę, że ten problem z podwyżkami opłat, no my
między innymi z panem doktorem Markiem Goleniem oraz panem mecenasem Piotrkiem Hossą. Swego czasu regulowaliśmy, znaczy napisaliśmy takie opracowanie naukowe na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Środowiska dotyczącego maksymalnych stawek opłat. I jak w tamtym okresie te stawki średnio wynosiły tam około 20-30% tego naszego maksymalnego poziomu, które żeśmy oszacowali, teraz one właśnie są w tej górnej granicy, dlatego jest też taki duży problem z tymi opłatami. No ale tutaj bardzo dzielnie pan prezes Janusz Kupcewicz-Foch jakby potrafi te rzeczy zbić. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję i jeszcze raz planujemy jako Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego kolejne takie webinarium dotyczące odnawialnych źródeł energii w okolicach maja-czerwca i powrócimy do spraw gospodarki odpadami po wakacyjnym okresie, czyli gdzieś tak we wrześniu, w październiku, najpóźniej w listopadzie. Też takie mamy przynajmniej plany. Także zapraszam serdecznie na nasze kolejne spotkania. Bardzo dziękuję sponsorowi, który tutaj właśnie nam panu w imieniu pana Żmijewskiego, bo też w stowarzyszeniu właśnie do spraw energetycznych, który tutaj rozesłał zaproszenia do tak wielu osób. Oddaję głos pani dziekan, jeśli chodzi tutaj o z prośbą o podsumowanie jeszcze ze strony Szkoły Głównej Handlowej i tutaj podziękowaniu, jeśli mogę prosić. Pani dziekan, pani profesor. Bardzo dziękuję Państwu wszystkim za udział w tym naszym dzisiejszym seminarium. Seminarium bardzo aktualnym i nasunęły mi się takie myśli, że skoro przepisy prawa mówią o tym, że to jednostki samorządowe, a właściwie gminy, dokonują wyboru, którą metodę naliczania stawek, czy od powierzchni mieszkania, czy od zużycia wody, czy od osoby, czy od gospodarstwa domowego wybiorą, no to wybierają, mając na uwadze to, co Państwo przedstawiliście, najbardziej racjonalnie z punktu widzenia danych jednostek samorządowych. I na pewno ważne jest to, w jaki sposób ta informacja jest przekazywana wszystkim mieszkańcom. Ale także, proszę Państwa, niezwykle ważne w tym zakresie jest to, żeby pamiętać o tym, że to, co robią gminy, to także olbrzymia sprawozdawczość, która w tym zakresie pojawiła się. I zaglądając tylko do treści przepisów prawa, jak zobaczyłam, ile załączników zawierają te sprawozdania, to zaczęłam się zastanawiać, ile z tych informacji tam zawieranych jest wykorzystywane i na którym etapie i kto z nich korzysta. Bo ta racjonalność dotycząca przekazywanych informacji powinna w tym zakresie absolutnie dominować, bo to też przekłada się na te koszty gospodarki odpadami, które są, bo musimy zatrudnić określone osoby, bo te osoby także generują koszty. Więc ważne jest, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Szanowni Państwo, bardzo ważny temat, bardzo ważne spostrzeżenia. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za udział w tym właśnie seminarium. Panu profesorowi wraz z całym zespołem katedry bardzo dziękuję za przygotowanie, za zaproszenie tak szacownych gości i wszystkim Państwu życzę zdrowych, spokojnych świąt i tego, żeby w tym trudnym czasie udało nam się odnaleźć to, co dla wszystkich z nas jest najważniejsze, czyli ten spokój i pozytywne nastawienie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i dziękuję serdecznie za ten poświęcony czas wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy oczywiście. Także oczywiście do wszystkich doktorantów moich apel, żeby kończyli prace doktorskie. Jeszcze przy okazji sobie pozwolę. Słusznie. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do jego zajmowania pomaga ministerstwo w kreowaniu modelu optymalnego dla mieszkańców. Czyli od zdrowotnego. Tak jest. Tak, czyli od wyczarnego. A tu Szczecin się uśmiecha i zazdrościmy jako koszani Szczecinowi, bo ma spalarnię, a my byśmy też chcieli energię z odpadów za rozsądne pieniądze wytwarzać. Wszystkie